Mam ogromną przyjemność dzisiejszego dnia i podczas drugiego Forum Suwerenności Żywnościowej poprowadzić i współuczestniczyć w panelu o edukacji. Nazwaliśmy ten panel dość przewrotnie głowa ku ziemi, dlatego że większa część naszego uczenia w standardowym systemie edukacji polega w zasadzie na tym, żeby kierować naszą uwagę i w zasadzie kierować wszystkie nasze myśli w kierunku głowy i generować wiedzę w głowie. Natomiast rolnictwo jest trochę innym typem wiedzy, jest w zasadzie bardzo szczególnym typem wiedzy, ponieważ bardzo duża jego część znajduje się w ciele, znajduje się w zmysłach, znajduje się w relacjach z danym miejscem, w relacjach z daną społecznością, w relacjach z praktykami, z sąsiadami, w relacjach rodzinnych. I bardzo duża część tej wiedzy akumuluje się w procesie powtarzania błędów w zasadzie. Więc te błędy można, w zasadzie można się nauczyć rolnictwa tylko popełniając błędy i tylko mając tak zwany brud za paznokciami. W książeczce forumowej, którą zapewne jeszcze niektórzy z Was dostaniecie, trochę o tym piszemy, że nie ma wiedzy bez kontaktu z ziemią. My w Polsce jako ziemię traktujemy i naszą planetę, i tą ziemię, po której stąpamy. I w naszych czasach i w sytuacji, w której stoimy na skrzyżowaniu różnych kryzysów, ta wiedza rzeczywiście musi sięgać i tej skali i perspektywy globalnej, i tej skali lokalnej, czyli tego, co mamy w spiżarni, co mamy w narzędziowni, co mamy na polu i w ogródku, i tego, co się dzieje na skalę światową, czyli jakie procesy gdzieś w drugiej części naszego kontynentu lub innego wpływają na to, co my mamy u siebie na podwórku. Chciałbym również pokrótce powiedzieć, że ten panel nie będzie przedstawiał całego spektrum możliwych ścieżek edukacyjnych w rolnictwie, w agroekologii, w ogrodnictwie, wszystkich tych dziedzinach, które zajmują się pracą z ziemią, wytwarzaniem życiodajnej żywności, czy też zbieractwem. Skupimy się tutaj na tych dziedzinach i na tych działaniach w Polsce, które głównie odbywają się w nieformalnych sieciach współpracy, w organizacjach pozarządowych, w sieciach edukacyjnych, w przedszkolach, w kooperatywach. Mamy również przedstawicielkę Ośrodka Doradztwa Rolnego, więc nie pominęliśmy państwowych instytucji. Natomiast ponieważ tak rzadko mówi się i dochodzi do ogółu świadomości, jak dużo i jak dynamicznie zmienia się w kontekście edukacji poza systemem formalnym, chcieliśmy wyszczególnić te inicjatywy, które rzeczywiście wnoszą dużo ciekawych metod pracy, dużo ciekawych metod przekazu wiedzy, bo ten przekaz wiedzy nie jest tylko hierarchiczny czy wertykalny, czyli od eksperta do nowicjusza, tylko w tej chwili bardzo jest ożywiony w tym systemie horyzontalnym, tak zwanym rolnik rolnikowi, czy po angielsku peer-to-peer, rówieśnik rówieśnikowi. I jesteśmy w sytuacji, gdzie w kontekście Polski, ale i Europy, mamy ogromny spadek liczby rolników. Mamy ogromny spadek zainteresowania zawodem rolnictwa. Mamy ogromny spadek motywacją do podjęcia tak kompleksowej pracy, jaką jest rolnictwo. Do tego widzimy rozrastanie się gospodarstw i uszczuplanie liczby małych gospodarstw, czyli podjęcie się pracy z ziemią od małej skali do większej staje się coraz trudniejsze, również ponieważ ziemia jest droga. Więc jesteśmy w momencie, w którym bardzo ważne staną się te oddolne, rówieśnicze, koleżeńskie, międzyorganizacyjne sposoby wymiany wiedzy i współpracy. I chciałabym teraz pokrótce po kolei przedstawić, kto dzisiaj podczas naszego panelu będzie mówił. Będziemy mieć 10-12-minutowe prezentacje, po których będzie można zadać jedno pytanie, więc poprosimy, żeby zgłosiła się ta osoba, która uważa, że ma to najważniejsze pytanie dla wszystkich, więc weźcie odpowiedzialność za naszą kolektywną wiedzę tutaj. Na koniec będziemy mieć około półgodzinną dyskusję, wyświetlimy dwa filmiki i mam nadzieję, że zobaczymy dużo inspirujących przykładów.
pierwszej kolejności jest z nami już bardzo zasłużona osoba, wieloletnia działaczka na rzecz edukacji ekologicznej, współzałożycielka Stowarzyszenia Ziarno i Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego, Ewa Smuk-Stratenwert z Grzybowa. Ewa przybyła dzisiaj z drugim pionierem edukacji w rolnictwie ekologicznym, czyli ze swoim mężem Peterem Stratenwertem. Peter, jakbyś mógł się pokazać. Peter dołączy do nas do dyskusji i jest również kluczową osobą w swoim środowisku, ale też jeśli chodzi o rozwój rynku żywności ekologicznej, ponieważ od wielu lat prowadzi ekologiczną serowarnię, ekologiczną piekarnię i jako jeden z pierwszych przyjeżdżał regularnie co soboty do Warszawy ze swoimi produktami, podczas gdy będąc u siebie w gospodarstwie edukował przyjeżdżające grupy szkolne. Nie wiem jak to robił z tyloma zwierzętami, z tyloma uprawami. Zawsze jeszcze ma czas na to, żeby przekazać wiedzę. Następnie w kolejności mamy Martynę Pruchniak z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końsko-Woli. Martyna będzie nam relacjonować, jakie działania podejmują ośrodki doradztwa w kwestii szkolenia na bazie demonstracji w gospodarstwach, jakie są wyzwania, jakie są potencjały, jak się rozwija ta edukacja dorosłych rolników, już taka zawodowa. Następnie mamy Martę Kurkiewicz z Kooperatywy Wiejskiej, z Kooperatywy na Zdrowie, która na bazie swojego doświadczenia w założeniu przy Zielonym Przedszkolu w Warszawie programu żywieniowego i uprawy warzyw opowie o tym, jak wprowadzać tą edukację o suwerenności żywnościowej, o agroekologii, o roślinach już we wczesnym wieku dzieci. Mamy też Bena Lazar z permakultury Edu, który powie i pokażę również filmik o tym, jak prowadzi edukację w gospodarstwach, w zasadzie będąc wędrownym nauczycielem permakultury. Ben założył Klub Kosiarzy w 2018 roku. Jest ogólnie chyba znanym i bardzo popularnym nauczycielem permakultury i jednym z osób, które naprawdę przyczyniły się w ostatnich latach razem z innymi, którzy zresztą są obecni na sali, do popularyzacji tego tematu i tego podejścia do pracy z ziemią. I na sam koniec, po Benie, w zasadzie to wcześniej jeszcze się pokażę na scenie, ale tutaj tylko przedstawiam, będzie Daniel Pacek, który prowadzi od kilku lat gospodarstwo agroturystyczne, używając metod regeneratywnych, Pacówka, niedaleko Wadowic, pod Krakowem. Jest to gospodarstwo, które jest bardzo eksperymentalne, ale również w zasadzie Daniel, to coś być może po części wspomni i wytłumaczy, edukuje młodzież przyjeżdżającą do niego na gospodarstwo. Jest również takim samoukiem, który wprowadza genialnie, moim zdaniem, zaprojektowane systemy holistycznie, od początku do końca, tak żeby nie marnować energii i żeby zbierać jak największe plony. I Daniel... I na koniec wystąpię ja, a niektórzy może usłyszeli krótką prezentację o AgroPermaLab w ramach Ruchu Suwerenności Żywnościowej. Opowiem o tym, jak my w Nieleni Polska podchodzimy do tematu rozwijania międzyśrodowiskowej współpracy na rzecz agroekologii i permakultury i jak szkolimy edukatorów takiej edukacji. Więc dziękuję bardzo wszystkim. Poproszę teraz Ewę Smuk-Stratenwert, żeby przejęła mikrofon. Chciałam bardzo podziękować za zaproszenie i cieszę się, że takie jest zainteresowanie tutaj edukacją. Ja wpisałam Petera, bo jakby robimy to razem od początku i bez gospodarstwa to cała ta edukacja nie miałaby sensu.
więc potem w czasie dyskusji, tak jak Asia mówiła, on tutaj do nas dołączy. I Peter, no rzeczywiście to się od niego zaczęło, bo w 1989 roku przyjechał do Polski ze Szwajcarii w kwietniu 1989 roku. I właściwie od początku, zwłaszcza kiedy ja do niego dołączyłam, zajmowaliśmy się edukacją. To było dla nas bardzo naturalne, bardzo ważne i można powiedzieć jakoś oczywiste. I właściwie to, co zaczęliśmy robić, to teraz dużo będzie o tym mówiła Marta, więc ja tylko wspomnę, że właściwie no, zaczęło się od edukacji dzieci. Właśnie dzieci zaczęły do nas przyjeżdżać. Z tych spotkań w Ośrodku Kultury Ochoty właściwie te grupy się dowiedziały, że jest taka możliwość i właściwie w dalszym ciągu te grupy do nas przyjeżdżają i to jest bardzo różny przedział wiekowy, zarówno małe dzieci, jak i starsze dzieci i pokazujemy to rolnictwo, gospodarstwo z takich widać różnych perspektyw i od koza od dołu. I rośliny, i zwierzęta, i gleba przez binokular, bo przez binokular przede wszystkim ogląda się życie w glebie. Ale też staramy się prowadzić taką edukację dla osób miejscowych. I tutaj jest akurat EUL, znaczy Ekologiczny Uniwersytet Ludowy. Właściwie ja przyjeżdżając do Grzybowa na wieś, jestem warszawianką z Marszałkowskiej, naprawdę z Marszałkowskiej, więc właśnie czułam, że muszę robić coś, co jakoś chyba się lepiej znam niż rolnictwo. Jestem z wykształcenia biologiem, antropologiem i czułam, że chcę jednak nie być tylko przy mężu. W związku z tym właśnie się zajęłam tą edukacją. I mnie właśnie pasjonowała ta metoda uniwersytetów ludowych, którą poznałam w Danii bezpośrednio, czyli w kolebce uniwersytetów ludowych. I właściwie te pierwsze właśnie kursy, które robiliśmy, były skierowane do osób miejscowych. Tutaj jest akurat taka grupa sprzed 3 lat i Ania Długosz, która być może jest tu wśród nas, jest Ania, ale była dzisiaj. Ania tu akurat robi zajęcia też o permakulturze i o zielarstwie dla takiej grupy miejscowej. A tu z kolei na przykład też jest taki kurs Uniwersytetu Ludowego, gdzie pojawia się agroekologia i to są dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pobliskiego. Te dziewczęta uwielbiają do nas przyjeżdżać. Najchętniej by tylko tuliły kozy i ewentualnie szczeniaczki, jak się jakieś urodzą. Ale my tam troszeczkę wprowadzamy też agroekologii i innych zajęć. Ale właśnie prosiła mnie Asia, żebym jednak przede wszystkim mówiła o kursach rolnictwa ekologicznego bez mało czasu. I to jest taki projekt, który zrodził się w 2015 roku i jest takim trochę zwieńczeniem naszych marzeń, czyli moich i Petera. Dostaliśmy taką szansę od Fundacji Velux, która wiedząc, ten dyrektor Fundacji Velux, wiedząc, że jakby ten temat cały czas krąży i cały czas tym się pasjonujemy, nam zaoferował jakąś możliwość większego wsparcia i myśmy zbudowali Ekologiczny Uniwersytet Ludowy z pomieszczeniami i na internat, i na pracownię, ale też mogliśmy zrobić 2 dwuletnie kursy rolnictwa ekologicznego. I tu łączyliśmy takie nasze marzenia, czyli moje o tym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie i Petera o tym, żeby zaproponować kurs rolnictwa ekologicznego, który nawiązywał do jego doświadczeń ze Szwajcarii. Peter kończył taką szkołę rolnictwa biodynamicznego ponad 30 lat temu w Szwajcarii i stworzoną przez rolników, czyli rolnicy stworzyli kurs. Nie naukowcy, nie doradcy, tylko rolnicy. Bo zobaczyli właśnie ten niedostatek uczenia takiego odgórnego. Jak to zrobić, żeby właśnie rolnik mógł przekazać młodemu adeptowi, młodemu niekoniecznie w sensie wieku, ale w sensie braku doświadczenia. I właściwie razem to marzenie próbowaliśmy wcielić w życie i w wyniku tego marzenia po pierwsze mieliśmy kontakt z ogromną, może nie z taką ogromną, ale no chyba
no 200, może 300 osób, to za dużo powiedziałam, ale ileś osób, które się zgłosiło, z którymi rozmawialiśmy, którzy właśnie się wykruszali, bo jednak 2 lata, no kto się będzie uczył dzisiaj 2 lata rolnictwa, jak można w ciągu roku nauczyć się rolnictwa online, nie wychodząc z domu. Takie są reklamy kursów rolniczych. To nie wiem, też widziałam tutaj Agnieszkę Przona, która nam wysłała taką ofertę, że też są takie możliwości. A tu chodziło o to właśnie, żeby zobaczyć, jak to zrobić w realu, właśnie nie w wirtualu, tylko w realu. Tutaj akurat jest zdjęcie, tu jest Reto Ingold, który jest kolegą z tej Szkoły Rolnictwa Biodynamicznego Petera, który jest takim naszym wiernym nauczycielem, to znaczy jak tylko może, to przyjeżdża i nas wspiera i uczy nas, jak uczyć o glebie. On się jeszcze pojawi na zdjęciach. I tu jest też Paweł Kulpa, który też się stał takim naszym, nazywamy go wiodącym nauczycielem, bo towarzyszy studentom, jest naprawdę fachowcem wysokiej klasy. I sam ten kurs składa się z 2 lata, więc to jest naprawdę dużo. 4-3 tygodniowe zjazdy w Grzybowie i potem zjazdy w gospodarstwach, w różnych gospodarstwach w Polsce. Na początku, jak był taki pełne dofinansowanie z Veluxa, to zrobiliśmy 8 trzydniowych zjazdów, a potem jak się okazało, że był robiony trzeci kurs i była konieczność właściwie crowdfundingowa i tutaj ogromny szacunek dla tych studentów, którzy ten crowdfunding dla siebie zorganizowali, ale musieliśmy troszeczkę koszty obciąć i dlatego było tam mniej więcej 4-5 tych zjazdów. I co jest najważniejsze, to jest 14 miesięcy praktyk, czyli przepracowanie w gospodarstwie 2 sezonów. Peter był na kursie 4-letnim i tak jak on mówił, jak mówili jego właściwie koledzy i koleżanki, że to nawet było za mało, te 4 sezony, myśmy stwierdzili, że w Polsce nie znajdziemy chętnych na 4 sezony, jak to jest zupełny początek, więc zaproponowaliśmy 2 sezony. I też było tak, że jak właściwie tam na pierwszy kurs zgłosiło się 200 osób i myśmy chcieli jako taką formę nie egzaminu, tylko takiego sprawdzenia, takie rozmowy indywidualne, to się okazało, że ludzie przyjeżdżali, którzy nie doczytali, jak wygląda kurs i się wykruszali, bo myśleli właśnie, że to jest w soboty i niedzielę, że to jest przez komputer, a tu chodziło to jednak, żeby poświęcić te 2 sezony w pełni. Tu są też nasi gospodarze, to są troszeczkę trasy narysowane, jak ja jeździłam z takimi moimi młodymi asystentami po Polsce i szukałam rolników, którzy zgodziliby się przyjąć na praktyki właśnie studentów. Tu akurat jest kilku z nich, taki jest Robert Kurylu, który jest tutaj z nami. Jest Robert, czy może w innej sali? Jest. Jest. Czy na przykład jest Frank Dubler z Joasią Dubler, którzy też z kolei są z Podlasia. W Miniewiczach mają też piękne gospodarstwo. Robert ma na Lubelszczyźnie, w Choleszowie, w Hannie właściwie, gminy Hanna. Czy tutaj jest Marek Matuszak, już jest ze studentem, z Danielem. Tu też jest chyba gospodarstwo, wydaje mi się, że to jest z kolei w Żeliszewie u Dobrodziejów. W każdym razie udało nam się znaleźć takie gospodarstwo około 20 rolników, którzy byli gotowi przyjąć. I to też było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie, bo ja rzeczywiście uczestniczyłam jakby przez to, że ja pracowałam właśnie w Eko Oko, gdzie powstał ten pierwszy kiermasz żywności ekologicznej, więc tych pionierów znałam. A teraz jak jeździłam właśnie 4 lata temu i zobaczyłam, jak bardzo to rolnictwo ekologiczne dokonało takiego skoku, ilu jest fantastycznych rolników, którzy naprawdę robią wspaniałą agroekologię u siebie i którzy właśnie zgodzili się przyjąć tych studentów do siebie i dzielić się swoją wiedzą, ale rzeczywiście kilkoro się nie zdecydowało, mimo że świetne rzeczy robią, chociażby dlatego, że no taki student to jest też ubogacenie życia, ale to też są różnego rodzaju trudności. To też zaburza pewną prywatność w domu, to też zaburza pracę, bo takiemu studentowi też trzeba poświęcić czas.
My się wstępnie umawialiśmy, że ta praktyka wynosi mniej więcej 35 godzin w tygodniu, ale że przynajmniej 2 godziny w tygodniu ten rolnik poświęca czasu, żeby tłumaczyć, żeby... Oczywiście niektórzy, tak jak Robert, wiem, że poświęcali bardzo dużo czasu, inni mniej, ale no jednak jest to taka deklaracja, że ja będę poświęcał Ci czas, ja będę starał się coś przekazać, czegoś nauczyć. I taką zasadą uniwersytetów ludowych jest właśnie ta nauka przez praktykę. To jest akurat u nas, ale tym uczącym jest, jak wszyscy pewnie umieją rozpoznać, to jest Miętek Babalski, jeden z pionierów rolnictwa ekologicznego. Ale właśnie na przykład Mietek wolał do nas przyjeżdżać, niż przyjmować u siebie. No bo to też, jak mówię, nie wszyscy są gotowi. I tutaj ta nauka przez praktykę, to jest właśnie coś takiego, mówimy, bardzo grunwigiańskiego, czyli od ojca, mam powoli kończyć, Uniwersytetów Ludowych, który ma takie ładne powiedzenie, że żeby się faktycznie czegoś nauczyć i zrozumieć, to trzeba to umieć uchwycić. I on po polsku to też troszkę ta gra słów jest chwycić i chwycić tu, ale czy w duńskim, czy niemieckim to też jest, że nam jest potrzebne to uchwycenie. Tu jest właśnie na przykład te zajęcia o glebie, co właśnie prowadził i Peter, i Reto, gdzie bardzo dużo jest takiej bezpośredniej pracy, czy te próby szpadlowe, czy próby, czy robienie prób glebowych, czy na przykład też analizowanie życia glebowego. I teraz może tylko dwa słowa o tym, co to znaczy genius loci. Myśmy wymyślili, że w naszym programie jest taki temat, co się nazywa duch miejsca, który ma podkreślać właśnie też z jednej strony etos pracy rolnika, ale też unikalność każdego gospodarstwa, że i mi się wydaje, że to jest taka też trochę zasada agroekologii, że gospodarstwa takie agroekologiczne, one nie są takie sztampowe, że każde gospodarstwo jest takie samo, takie same zasady i tak dalej. No wiadomo, że są dobre praktyki rolnicze, ale to wszystko zależy i od gleby, i od pewnego otoczenia społeczno-kulturowego, i od rolnika, jaki on ma pasję, jakie on ma zainteresowania, i od no też takiej sytuacji danego miejsca. Tu jest akurat takie gospodarstwo u bardzo takie warzywne łosików, a tu jest u nas, czyli taka pewna forma uczenia, nawet tu jest Ula Sołtysiak z nami na tych zajęciach i Peter też robi takie wprowadzenie do naszego gospodarstwa. I tu jest tylko taka wizyta w gospodarstwie u państwa Jabłońskich. Oni też na początku trochę chcieli przyjmować, potem już po prostu rolnicy, którzy robią dość intensywną produkcję, nie zawsze się decydują na to, żeby ktoś im się tam po tym gospodarstwie kręcił. Ale myślę, że ta metoda wymaga pewnej dyskusji, ale dużo rzeczy się sprawdziło. Ja chciałam powiedzieć, że tutaj z Asią rozmawiałam, że chcemy kontynuować, także jak są osoby, które są zainteresowane, to śledźcie, co się dzieje na stronie, bo szczerze mówiąc, to też jest ciekawe, że ten rząd, na który ja nie głosowałam, ale ten rząd jest pierwszym rządem, który nam zaproponował współpracę. I ten rząd jako pierwszy powiedział, że chce wspierać uniwersytety ludowe i wczoraj byłam w kancelarii premiera i było spotkanie, gdzie się dowiedziałam, że będzie wspierany ten kurs, który robimy, więc tutaj szukamy właśnie młodych ludzi, którzy by nas trochę wsparli, ponieważ mamy poczucie, że już jesteśmy trochę takimi mimo wszystko seniorami i dla nas takim wielkim sukcesem jest to, że w organizacji tego wspaniałego forum uczestniczy bardzo dużo naszych absolwentów i uczestniczy jako organizatorzy i jako słuchacze, także dla mnie to jest ogromna radość, bardzo Wam dziękuję za tą wspaniałą organizację, ale też będę wdzięczna za jakąś dalszą współpracę i tylko powiem, że 20 i 21 są dobre żniwa i to też jest takie nasze działanie na rzecz agroekologii, czyli takie seminarium współpraca w rolnictwie ekologicznym, inicjatywa, którą robimy już 17 rok i chciałam powiedzieć, że na naszej stronie są też publikacje, które wydajemy, jedną z nich tutaj też wzięłam, a to jest taki pojedynczy egzemplarz, ale jak ktoś by chciał, to zapraszam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Ewo. Rzeczywiście ten kurs EULU jest dosyć dużym wyzwaniem, żeby 2 lata poświęcić na naukę w nie swoich tak zwanych miejscach. Ja jestem też jedną z absolwentek i był ten czas poświęcony nauce gospodarstwa i prowadzeniu później swoich upraw jest bardzo ważny. Dziękuję jeszcze raz. Śledźcie Facebook EULU również. Teraz poproszę Martynę Pruchniak z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w Końskowoli, która opowie o wymianie wiedzy na gospodarstwach demonstracyjnych i takiej wymianie campesino a campesina, czyli rolnik rolnikowi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja pracuję w województwie lubelskim, w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Jestem pracownikiem działu ekologii i ochrony środowiska. Chciałam na początku bardzo króciutko powiedzieć tylko, czym w ogóle jako firma się zajmujemy, bo być może, że to nie jest do końca wszystkim tutaj bliskie. Tak jak mówiłam, pracujemy w województwie lubelskim. Siedziba, czyli ta główna centrala, znajduje się w Końskowoli, ja właśnie tam pracuję. Natomiast w całym województwie jest jeszcze 23 biura powiatowe, w których także pracują doradcy. Jest nas około 300 osób w samym województwie lubelskim, a w skali kraju, no, w każdym województwie taki ośrodek działa, więc takich doradców jest bardzo dużo. Czym pokrótce się tak naprawdę zajmujemy? Generalnie spektrum naszej działalności jest bardzo szerokie, bo można powiedzieć czasem, że jesteśmy takimi życiowymi doradcami, bo z bardzo wieloma problemami do nas się zwracają rolnicy. Generalnie udzielamy wszelkiego rodzaju porad, odbieramy telefony, to są porady indywidualne w biurze. Także prowadzimy najróżniejszą dokumentację związaną z produkcją rolniczą. My w dziale jeszcze dodatkowo związaną z rolnictwem ekologicznym. Prowadzimy swoje wydawnictwa, wydajemy różnego rodzaju broszury, ulotki. Wydajemy też własny miesięcznik Lubelskiej Aktualności Rolnicze. No i w ramach takiej edukacji zarówno dorosłych, jak i dzieci też organizujemy warsztaty. Są to szkolenia, konferencje, wyjazdy studyjne, krajowe, zagraniczne. Umożliwiamy też różnego rodzaju pokazy w gospodarstwach, o tym też będę mówić troszeczkę szerzej. No i tak jak już wspomniałam, edukujemy też dzieci. W zasadzie jest to działka naszego działu tak naprawdę, bo tylko dział ekologii tak jakby angażuje się w te działania edukacyjne, przynajmniej w naszym ośrodku. Mówiąc o edukacji, my też w swoim zakresie taką edukację prowadzimy. Mamy własne obiekty doświadczalne, są to poletka, tam prowadzone są różnego rodzaju doświadczenia, są różne kolekcje odmian, są to generalnie takie najbardziej popularne gatunki rolnicze, pszenica, kukurydza, ale też prowadzana jest soja, ziemniak. Tam też prowadzimy porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe, taką ocenę odmian, ocenę przydatności do naszych warunków, tutaj akurat województwa lubelskiego. Mamy swoje pasieki, produkujemy miód. Jedna z takich pasiek znajduje się w Końskowoli, jedna w okolicach Sitna i jedna w okolicach Białej Podlaskiej. W obiektach też mamy sad, to jest ponad 40 hektarów sadu takiego wielogatunkowego, ale raczej to jest przewaga jabłoni, grusz, także leszczyny. Mamy bardzo starą kolekcję orzecha włoskiego, którą się niezwykle szczycimy. No i oczywiście różnego rodzaju pola uprawne z roślinami rolniczymi. W kontekście edukacji chciałam takie zdanie zacytować. Być może wielu z Państwa już kiedyś się z nim spotkało. To jest taka maksyma: powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem. Wydaje mi się, że w wielu dziedzinach życia możemy w zasadzie zastosować to zdanie, ale my też w pracy doradczej jak najbardziej uważamy je za słuszne i też spotykamy się z takim odbiorem, że rolnicy też uważają, że jednak taka nauka przez praktykę jest jednak najbardziej skuteczna. Dlatego też stawiamy przede wszystkim na kontakt rolników ze sobą. Staramy się też w miarę możliwości sieciować poprzez różnego rodzaju wyjazdy. Są to szkolenia, seminaria, takie spotkania demonstracyjne w gospodarstwach, na miejscu u rolnika,
które tak naprawdę pozwalają od kuchni zobaczyć, jak różnego rodzaju produkcja się odbywa. Są to naprawdę różnorodne wyjazdy do bardzo różnych gospodarstw prowadzących produkcję i ogrodniczą, i rolniczą, też gospodarstwa z produkcją zwierzęcą, z przetwórstwem. I w ostatnich latach bardzo dużo się u nas działo w tym zakresie. W samym 2019 to były 22 wyjazdy na takie wyjazdy studyjne. Staramy się pokazywać dobre praktyki, prawda, żeby rolnicy jakby troszeczkę swoich sekretów zdradzali tym, którzy odwiedzają te gospodarstwa. Nie zawsze jest tak, że każdy chce udostępnić to gospodarstwo. Nie każdy też ma jakby predyspozycję do tego, ale no, staramy się jakby wyszukiwać takie gospodarstwa, współpracować z nimi. Też staramy się szukać gospodarstw ekologicznych, jeżeli chodzi o pracę w naszym dziale. Prowadzimy różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, także wyjazdowe. Bardzo dużo osób przeszło takie kursy. W samym minionym roku to było 15 000 osób. Tutaj akurat zdjęcie z wyjazdu na Węgry, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć, jak odbywa się produkcja wina, warsztaty kulinarne. Takie ciekawe warsztaty z carvingu, to jest tworzenie takich jadalnych ozdób. Bardzo ciekawe rzeczy robią koleżanki. Tutaj też wyjazd do gospodarstw ekologicznych. Szkolenia projektowe to są takie szkolenia, kiedy my dostajemy jakby dofinansowanie. Piszemy jakieś wnioski i wtedy możemy, prawda, większą pulę jakby przeznaczyć na taki wyjazd. Też rolnik wtedy ma szansę na jakieś wynagrodzenie. Że to nie jest tylko tak, że przyjeżdżamy i jeden rolnik dobrowolnie jakby udostępnia swoje gospodarstwo. Tutaj było ciekawe zdarzenie na tym szkoleniu, bo to jest wyjazd do gospodarstwa z produkcją truskawki ekologicznej. I jeden z uczestników był tak zainteresowany jakby technologią uprawy tej truskawki ekologicznej, że nie wziął udziału w obiadu, bo cała grupa pojechała na obiad, a on był tak zdeterminowany, żeby zdobyć jeszcze większą wiedzę, że został jeszcze i przez godzinę rozmawiał z gospodarzem o jakichś tajnikach technologicznych uprawy truskawki. Także rolnicy najlepiej wiedzą, gdzie szukać dobrych informacji. Tutaj jeszcze ciekawy wyjazd na Węgry w gospodarstwie ekologicznym, które prowadzi sprzedaż w formie RWS-u. Wysyłają swoje warzywa do Budapesztu. Warsztaty serowarskie, różnego rodzaju rękodzieło, też odwiedzamy, tak jak mówiłam, gospodarstwa z produkcją zwierzęcą. Organizujemy też konferencje, chociaż może to nie jest taka praktyczna wiedza, ale nawet w kuluarach różnego rodzaju kontakty są naprawdę nieocenione. I ostatnio też nasz dział w tamtym tygodniu zorganizował konferencję dla rolników ekologicznych. Zainteresowanie było ogromne, przyjechało ponad 100 osób i wszyscy pracownicy naszego ośrodka dziwili się, bo szkolenie się skończyło, a tak naprawdę rozmowy dalej trwały i wszyscy siedzieli w kuluarach i jeszcze dyskutowali, nawiązywali jakieś znajomości, kontakty. Także to też wydaje mi się, że jest specyfika jednak rolników ekologicznych, że oni są bardziej otwarci, bardziej tacy schorzy do nawiązywania kontaktów. Nie zawsze tak jest na takich zwykłych szkoleniach, gdzie przyjeżdża większość rolników konwencjonalnych. Prowadzimy też pokazy na naszych własnych obiektach. Staramy się w miarę możliwości uatrakcyjniać tę ofertę. Prowadzimy też pokazy pracy maszyn, które no aktualnie może są nieco innowacyjne, ale być może, że w przyszłości znajdą zastosowanie. Staramy się też pokazywać nowe technologie. Prawda, tutaj akurat pokaz pracy drona, który gdzieś tam nadal jest w użyciu u nas w firmie i wiązane są z nim jeszcze jakieś następne projekty. No i tak jak wspomniałam, prowadzimy też edukację dzieci i młodzieży. Nasz dział prowadzi taką edukację na specjalnej ścieżce, która nazywa się Ekotrasa. Tam mamy swoje rabaty, gdzie rosną zioła, różne rośliny użytkowe. Prowadzimy zajęcia dla dzieci, które mogą w praktyczny sposób zobaczyć, jak rośliny rosną, jak one pachną, jak na przykład jest, jaki jest wpływ warunków atmosferycznych, tak, w danym roku na uprawy. Tutaj są jeszcze pokazy odnawialnych źródeł energii. Mamy też takie warsztaty z segregacji odpadów i pojemniki oczywiście do segregacji. Dysponujemy taką bazą. Na świeżym powietrzu są to różnego rodzaju gry.
edukacyjne dla dzieci. Bardzo dużo grup przyjeżdża do nas. Także w Pasiece są organizowane różnego rodzaju warsztaty. To też właśnie podkreślamy taki kontakt z naturą, także, że to nie są warsztaty, gdzie prawda, dziecko siedzi i słucha, ale też w sposób praktyczny może zaobserwować różne zjawiska. Prowadzimy też edukację taką wyjazdową, odwiedzamy szkoły, przedszkola, jeżeli tylko jest taka chęć ze strony nauczycieli. No i też wspomnę króciutko o zagrodach edukacyjnych, bo nasz ośrodek bierze udział w tym programie. Jest jako partner obecnie w województwie lubelskim. Mamy 12 takich zagród. Z tego co wiemy, 13 chyba jest już w drodze do zarejestrowania. Także tam tym bardziej w sposób taki praktyczny dzieci są w stanie gdzieś nauczyć się pewnego rodzaju takiej odpowiedzialności, tak? Przez takie sprawcze podejście, przez to, że mogą mieć jakby kontakt z samą naturą, ze zwierzętami, bo tak samo jak i w edukacji dorosłych, tak i w edukacji dzieci, jednak ten kontakt jest nieoceniony. To też było wiele razy wspominane przed chwilą. Jakie wyzwania mi się nasuwają, przynajmniej w takiej pracy doradczej, to przede wszystkim jest to brak przepływu informacji do rolników. I nie chodzi mi tutaj o takie informacje, że na przykład mamy jakąś nową odmianę zarejestrowaną, tak? Czy jakieś inne działania będą wprowadzane. Brak jest takich rzetelnych informacji o sytuacji w kraju, na świecie, nawet takie informacje, o których mówimy tutaj. To jest naprawdę nieocenione, jak ci ludzie też są spragnieni tych informacji. Ja będąc uczestniczką warsztatów AgroPermaLab, sama dowiedziałam się bardzo wiele rzeczy, o których nie miałam pojęcia. I w zasadzie, kiedy warsztaty się skończyły i już wróciłam do pracy, szybko miałam okazję przekazać część tej wiedzy na szkoleniu, co wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ludzie dopytywali, robili zdjęcia slajdów, notowali, co dla mnie było też bardzo miłe, ale pokazało mi, jak istotne są rzeczy, o których tutaj mówimy. Jak mała jest świadomość osób, które, nie chodzi o to, że żyją na wsi, tak, ale generalnie rolników. Czasem spotykamy się z takim podejściem, że jednak jest takie zamknięcie, tak? Jest no byle jak, ale jest generalnie jakoś, prawda, wiążemy koniec z końcem. Jakby nie widać chęci zmiany tej sytuacji na wsi. Być może wynika to też z jakiejś obawy, prawda, przed czymś nowym, że coś się nie uda. Chociaż czasem jest tak, że jeżeli osoba zdecyduje się na udział w jakiejś demonstracji, w takim wyjeździe do gospodarstwa, nie musi od razu przenosić całego dorobku gospodarza do swojego gospodarstwa. Czasem jest tak, że coś, co funkcjonuje w jakimś miejscu, przeniesione do innego gospodarstwa, może okazać się taką innowacją, która usprawni cały proces. Więc ważne, żeby jednak przełamywać te lody i szukać różnego rodzaju wiedzy, bo czasem po prostu nie widzimy pewnych rozwiązań, które są bardzo blisko. Na pewno wyzwaniem też jest brak organizacji. To, o czym mówiłam, że jednak brakuje tego kontaktu rolnika z rolnikiem. No i w potrzebach oczywiście konieczna jest edukacja ekologiczna i to nawet już najmłodszych. Ten kontakt, który właśnie umożliwia wymianę doświadczeń, nawiązywanie jakichś znajomości. Czasem rozwiązywanie problemów jest o wiele łatwiejsze w grupie. No i oczywiście propagowanie funkcjonujących rozwiązań. No i wydaje mi się, że bez zainteresowania też odbiorców, którzy poszukują tej żywności, trudno jest rolnikowi jakby samemu szukać źródeł zbytu. Bo nie ma chyba w Polsce takiego nawyku sprzedawania małych ilości, każdy jednak nastawia się na większą ilość, a to nie zawsze, prawda, funkcjonuje potem w życiu. I wydaje mi się, że w kontekście tego przepływu informacji, gdyby było tak, że takie spotkania jak to były w jakiś sposób bardziej nagłaśniane albo organizowane w wielu miejscach, to dużo lepiej by to wszystko wyglądało i można by było wiele problemów rozwiązać. I ja też widzę to jako wyzwanie także dla ośrodków doradztwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Martynie. Dla nas również podczas szkolenia AgroPermaLab było niezwykle ciekawe mieć Martynę z nami, bo wiele z nas jest aktywistami, edukatorami, mamy pewien też utarty już nurt, można zapomnieć, że są inne narracje, inne przestrzenie, gdzie ta wiedza, gdzie tą wiedzą się dzieli, więc
To są bardzo ciekawe doświadczenia i też warto powiedzieć, że z ofert szkoleniowych można korzystać w województwie, w którym się mieszka i warto wejść na stronę swojego ODR-u czy też krajowych instytucji badawczych, INHORT-u, Instytutu Sadownictwa, Instytutu Gleboznawstwa i tak dalej. Te instytuty również oferują szkolenia. Myślę, że też temat, którego Martyna dotknęła, czyli predyspozycje do przekazania wiedzy, to jest bardzo istotny temat w kontekście wiedzy rolniczej, ponieważ bardzo często taka wiedza kumulowana z roku na rok swoimi doświadczeniami, właśnie relacjami ze zwierzętami, które na przykład żyją, tak, przez ileś lat w obrębie tego danego siedliska, również pewne przyzwyczajenia związane z czasem, z obserwacjami pogody, kiedy co wysiać, kiedy co zebrać, kiedy podjąć pewne środki pielęgnacyjne. Ta wiedza nie jest taka oczywista do przekazania dla nowicjusza, kiedy rolnik ma już za sobą 15 lat doświadczenia lub kiedy jego motywacja ekonomiczna, czyli tego, że wypracował pewne sztuczki swojego zawodu, powoduje, że nie do końca chce się dzielić z kimś, kto mieszka w pobliżu i mógłby rozpocząć podobną produkcję. Myślę, że to są takie dosyć naturalne tendencje, które każdy może w sobie też czasem zaobserwować. Dlatego ciekawym przykładem będzie Daniel Pacek, który jest z doświadczenia również pedagogiem, ale od 3 lat prowadzi gospodarstwo regeneratywne Pacówka i Daniel podzieli się swoimi obserwacjami na temat tego, jak stając się rolnikiem widzi to, jak postrzegany jest ten zawód w ogóle, a w szczególności wśród młodzieży. Witam Państwa bardzo serdecznie. W ogóle bardzo chciałem podziękować za możliwość zaprezentowanie się tutaj, jakby wystąpienia w tak bardzo zacnym gronie. Tak, no, prawda jest taka, że zajmuję się dokładnie od 3 lat, jestem z wykształcenia pedagogiem i tak naprawdę trudno coś powiedzieć o sobie w tych 15 sekund, powiedzmy, także na razie to przeskoczę i może powiem tylko, że prowadzę to gospodarstwo, które nazywa się Pacówka, robię to od 3 lat i generalnie w tym miejscu jest okazja do zaistnienia bardzo wielu jakby sytuacji, w których ta edukacja nieformalna może się zadziać. I takie właśnie te sytuacje to są właśnie różnego rodzaju odwiedziny, wydarzenia, które tam organizujemy i na przykład workaway, czyli sytuacja, kiedy ludzie przyjeżdżają do nas z całego świata i w zamian za wikt i opierunek pracują u nas przez 5 godzin dziennie. Niedawno miałem taką wielką przyjemność rozpocząć taką niedużą współpracę z Górską Szkołą Montessori. Rozpoczęło się to tak, że zostałem zaproszony na spotkanie grupy krakowskiej, takiej młodzieży, która spotyka się z tutorem właśnie z tej szkoły, młodzieży, która przechodzi edukację w systemie domowym. Miałem przyjemność być ciekawym człowiekiem, znaczy oni mają takie spotkania z ciekawymi ludźmi, miałem tą wielką przyjemność, żeby być tym ciekawym człowiekiem na ich spotkaniu. To się tam na tyle spodobało, że zaprosili mnie po raz kolejny i rozmawiałem tam, jakby robiłem ten sam wykład z grupą z 4 takich dużych miast w Polsce. To też się bardzo im spodobało, więc zaprosili mnie po raz kolejny, gdzie rozmawiałem, jakby mówiłem o tym, co robię ich rodzicom. I doszło nawet do odwiedzin, które wydarzyły się no, jakieś 3 miesiące temu. Z tego wszystkiego jest film. Młodzież nakręciła taki filmik na YouTubie, można zobaczyć. Na naszej stronie Pacówka to można sobie właśnie tam zobaczyć. No i mógłbym dużo gadać o tym, jakie metody działają. I tak naprawdę wydaje mi się, że jest to właśnie jakieś tam szczerość, zaangażowanie, pasja, którą po prostu młodzież widzi u mnie. Jakiś konkretny przykład, prawda, tego, że naprawdę robię to, o czym mówię. I w zasadzie to można tak określić, jako jestem takim trochę spoko ziomeczkiem z fajną zajawką. Tak. Ale jakby to trochę wiadomo, że to jakby działa po prostu jakby naturalnie taką siłą rzeczy i tak naprawdę chciałbym się skupić na pewnej obserwacji, którą podczas tych wydarzeń właśnie miałem. A mianowicie, kiedy rozmawiałem z młodzieżą i mówiłem o problemie, jakby przed którymi stoi nasza cywilizacja, o tym, że no naprawdę CO2, prawda, się gromadzi, ale tak naprawdę jakby głównym problemem jest to, że cykle hydrologiczne, prawda, są zaburzone na naszej planecie. Balans, który podtrzymuje naszą egzystencję, w ogóle się rozchwiewa.
oni w ogóle nie wyrażali jakiegoś zainteresowania tym wszystkim. Po prostu byłem zszokowany. Mówię, o co chodzi? Zapytałem się ich, dlaczego? Czy was to nie interesuje? I po prostu znudzenie. Mówią, nie. Wszyscy nam o tym mówią. Wszyscy nam mówią o tym, że my niedługo wymrzemy, że to już jest koniec naszej cywilizacji. Przestają reagować. Jakby paduje jakaś taka znieczulica. I to, co ich tak naprawdę zainteresowało, co było dla mnie bardzo ciekawe, to realne przykłady tego, co ja staram się robić w swoim gospodarstwie, ale też co robią inni ludzie na całym świecie, aby to zmienić. I mówiłem głównie, no wiadomo, no, zajmuję się sam rolnictwem, fascynuje mnie to i tak naprawdę jestem zafascynowany sensownymi rozwiązaniami ich aplikacją i to po prostu młodzież pokochała, tak mi się wydaje, dlatego chcieli mnie odwiedzić i tak dalej. Jaki jest problem wizerunku tego rolnika, państwo się zapytają i dlaczego w ogóle, jak teraz do tego logicznie przejdziemy? To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że tutaj podczas takich spotkań postulujemy pewną zmianę systemu produkcji żywności i generalnie mówimy o tym, że to gospodarstwo powinno być, prawda, rodzinne, nieduże, rozproszone, ekologiczne, zrównoważone, najlepiej w ogóle jeszcze regeneratywne. I do tego jeszcze ta zmiana powinna nastąpić bardzo szybko, bo po prostu trochę kończy nam się czas. Nie, żeby to w ogóle osiągnąć, potrzebujemy większej ilości młodych ludzi w tym procesie. I jak możemy to, zrobiłem taki graf, trochę improwizowany, prawda, żeby państwu na oczy, bo taka prezentacja z takim grafem od razu jakoś taka jest bardziej profesjonalna. Młodzież ucieka ze wsi generalnie, to jest duży problem. I wizerunek współczesnego rolnika jest mało atrakcyjny i można by było o tym dużo gadać. Miałem tą prezentację przygotowaną na, nie wiem, Bóg wie ile slajdów i chciałem naprawdę wejść w detal, ale po prostu trochę nie mamy czasu. Widzę, że już rozmawiam, tak, dobrze. I postaram się to trochę tak usystematyzować. I teraz możemy się zastanowić jakby nad tym, jak zachęcić młodych ludzi do upraw ziemi, ale też możemy na przykład spojrzeć na to trochę inaczej i starać się zbudować jakiś sensowny model, który do tego, aby się tym zająć, ich zachęci. I zacząłem się zastanawiać w ogóle, jaki ten model powinien być, żeby on był dla tych młodych ludzi atrakcyjny. No i na pewno musi być ekonomicznie spójny, prawda? Jakiś przyszłościowy, perspektywiczny biznes. I wiadomo, że jest jakby takich... No właśnie jest wiele klocków, które musimy się złożyć na to, żeby taki biznes był dobrze prowadzony, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie sensowne, zrównoważone rolnictwo. To jest trudne. Znaczy ja jestem na samym początku tej drogi, ale po prostu ilość wiedzy, którą przyjmuję, ilość wiedzy, którą staram się zaaplikować na wielu płaszczyznach, no trochę mi przerasta póki co, ale cały czas podejmujemy walkę. Bardzo fajnym przykładem, nie wiem czy państwo kojarzą takiego chłopaka, który się nazywa Radek Buczyński. Razem z żoną Klaudią prowadzą taką farmę, która się nazywa Stworzone z Natury. O, mogę na to pokazać tutaj. Dla mnie jest ona świetnym przykładem młodego człowieka, który naprawdę bierze sprawy w swoje ręce, robi sensownie działający system, regeneruje glebę. Nie wiem, bardzo polecam tego. Pytałem się go, czy mogę właśnie o nim wspomnieć. Powiedział, że tak, także mamy tutaj pełną zgodę. Ten system, który moglibyśmy zaprezentować takim młodym ludziom, powinien być właśnie racjonalnie funkcjonujący, powinien być w miarę sprzężony. Tak jak mówiłaś, Asiu, właśnie o tych holistycznych systemach, wydaje mi się, że to jest klucz po prostu do tego, żeby te systemy były fajnie zawężone, zazębione, prawda? Tak jak w permakulturze rolnictwo regeneratywne ma dużo doświadczenia w tym temacie. Wydaje mi się, że bardzo istotne jest, aby taki właśnie, a propos tego wizerunku rolnika, jakby rolnik zajmował trochę inne miejsce w tym systemie społecznym. Powiedzmy, Richard Perkins mówi o czymś takim jak przywrócenie godności zawodowi rolnika, bo przecież to jest coś niesamowitego, tak? Jakby ktoś, jakby są, wydaje mi się, dwa takie podstawowe, fundamentalne aktywności człowieka na naszej planecie, czyli budowanie schronienia i pozyskiwanie pożywienia. I rolnik robi to dla nas wszystkich, tak? No wiadomo, jakby wiemy o tym, no nam tego nie trzeba tłumaczyć, ale fajnie jakby to jakoś wybrzmiało w takiej przestrzeni publicznej. Wydaje mi się, że można byłoby również wpisać taką pracę na ziemi we współczesne trendy, tak? Chcemy być ekologiczni, chcemy być zdrowi, chcemy dużo się ruszać. Można to wszystko praktycznie rolnik ma, tylko trzeba byłoby to jakoś ładnie tak opakować, żeby innych ludzi do tego na przykład zachęcić. I
budowa spójnej wizji rolnictwa przyszłości, ponieważ dużo też o tym rozmawiamy, jak sobie to wyobrażamy, ale wydaje mi się, że to jest coś, czego jeszcze brakuje. Czy wiemy, czego chcemy? Ale że tak, wiemy, czego nie chcemy, na pewno, tak? Bardzo dużo o tym mówimy i w ogóle przy takiej przestrzeni społecznej panuje taka postawa negująca, prawda? I swego rodzaju roszczeniowa. To jest super pierwszy krok, ale po prostu zastanawiam się, czy wiemy, czego chcemy tak naprawdę. I czy wizja, którą mamy, jeżeli chodzi o przyszłość rolnictwa, czy ona w ogóle uwzględnia rzeczywistość? Bo często obracamy się w takiej sferze idei, chęci, prawda? Świat jest, jaki jest i takim go zastaliśmy i jakimś go zostawimy. I wydaje mi się, że warto byłoby urealniać pewnego rodzaju koncepcje. Często właśnie operujemy takimi koncepcjami. Byłoby fajnie, gdyby wszyscy robili coś, albo byłoby fajnie, gdyby wszyscy nie robili czegoś innego. Ale pytanie brzmi, jak sensownie pracować z rzeczywistością, którą mamy. I wydaje mi się, że ta sensowna wizja powinna uwzględniać potencjalne metody rozwoju i dawać propozycje, aby młodzi ludzie mogli odnaleźć swoje miejsce po prostu w tym systemie. Taki jest mój pomysł na to. I wydaje mi się, że takie właśnie takie miejsca jak to i takie forum powinno, znaczy powinno, kurczę, łatwo tak mówić, prawda, że teraz ja się stawiam w tej pozycji takiego gościa, który mówi, co powinniśmy robić, ale wydaje mi się, że z jednej strony bardzo ważne jest to, żebyśmy się zainteresowali tym, że to jest ważne, a z drugiej strony naprawdę próbowali zrozumieć procesy, które zachodzą obecnie na naszej planecie i próbowali się w nie wpisać, dając konkretne rozwiązania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Daniel. Dosyć ciekawym propozycją Daniel zakończył swoją prezentację. Mi się też podoba idea tego, że możemy mieć dosyć dużo wizerunków rolników. Możemy mieć takiego rolnika part-time, możemy mieć miejskiego rolnika. Te nazwy, różne nazwy na rolnika, takiego, który w pełni wymiaru swojego zawodu pracuje na tak zwanej roli, takiego, który prowadzi ogródek z doskoku. Wiele nas już funkcjonuje. Jeden z takich systemów w Afryce zakłada, że każdy jest już rolnikiem i po prostu na jakiś czas robi się sobie przerwę od tego rolnictwa. Więc może do tego również dojrzejemy z powrotem. Ja poproszę kolejną osobę, to jest Marta Kurkiewicz, która mam nadzieję, że zainspiruje Was tak, jak zainspirowała nas właśnie na szkoleniu AgroPermaLab swoją opowieścią o tym, jak udało się wprowadzić uprawę żywności i edukację z przedszkolakami na warszawskim Brudnie. Proszę bardzo, Marta. Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że jest Was tutaj tak dużo. Nie wiem, czy uda mi się energią przejąć Daniela. Może dlatego, że Daniel dopiero jest na początku swojej drogi edukacyjnej. Ja już mam trochę za sobą. Zajmuję się edukacją ekologiczno-żywieniową właściwie około 10 lat. Zaczęłam od edukacji członków kooperatyw dwóch warszawskich. Potem rolników. Dlatego, że zajmowałam się przez jakiś czas w kooperatywie na zdrowie oceną jakości produktów w kooperatywie, co wiązało się z tym, że musiałam budować relacje z tymi rolnikami, żeby dążyć do podnoszenia jakości tych produktów. W ramach współpracy między kooperatywami z kooperatywą Dobrze realizowałam kilka różnych projektów edukacyjnych, bardzo fajnych. A na przełomie 2016 i 2017 roku zostałam zaproszona do współpracy przez tworzące się dopiero Zielone Przedszkole na Brudnie, o którym chciałabym dzisiaj więcej opowiedzieć. I tak przeszłam właściwie od edukacji najstarszych poprzez licea, gimnazja do podstaw, do przedszkola. Mam nadzieję, że Was dzisiaj zainspiruję. Najpierw może powiem, co sobie założyłam, jak przyszłam do przedszkola. Założyłam, że będziemy zamawiać produkty ekologiczne, przynajmniej w 90%, jeżeli chodzi o
cały asortyment przedszkola od lokalnych producentów bezpośrednio, nie przez żadne hurtownie dostawców, pośredników, tylko zależało mi na tym, żeby wykorzystać kontakty z rolnikami, które już miałam po kilku latach współpracy w kooperatywach. Zależało mi na tym, żeby wprowadzić edukację agroekologiczną od podstaw, najpierw u kadry, z którą pracowałam, zanim przedszkole formalnie ruszyło, a potem u rodziców i u dzieci. O suwerenności żywnościowej powiedziałam. Zależało mi bardzo na tym, żeby wykorzystać przestrzeń, którą daje przedszkole, dlatego że znajdujemy się na terenie folwarku Brudno, który jest też placówką edukacyjną. Co jeszcze powinnam powiedzieć? Aha, i że założenie pierwotne było takie, że właściwie jest to dieta sezonowa z ogromną przewagą żywienia wegańskiego. Dopuszczaliśmy mięso i ryby maksymalnie raz, dwa razy w tygodniu. Potem rodzicom zależało na tym, żeby zwiększyć ilość tego mięsa, ale nie chcieliśmy tracić jakości i wspierania rolników, tacy, którzy są prawdziwie agroekologiczni i tacy, którzy wspierają środowisko. Więc rodzice sami zaproponowali, że zgadzają się na podniesienie stawki za opłatę w przedszkolu po to, żeby móc jakby wspierać dalej tych rolników i dawać dzieciom więcej dobrych produktów. Teraz trochę o miejscu, w którym się znajdujemy. Jesteśmy w Warszawie, na Brudnie, gdzie kiedyś funkcjonowało ogromne PGR-owe gospodarstwo, prawie 800 hektarów powierzchni. Tak jak wspominałam, mamy folwark Brudno do wykorzystania z przyległym ośrodkiem jeździeckim. Mamy na terenie folwarku kozy, owce w Warszawie, krowę Krystynę, mamy kury, kaczki, indyki, gęsi, króliki i poletka, na których dzieci uprawiają wszystko, co tylko można uprawiać w naszym klimacie. Teraz opowiem trochę o tym, jak wygląda dzień naszych przedszkolaków. Dzieci się schodzą od 6.30 do przedszkola. Zaczynamy kręgiem. O 8.00 dzieci idą do folwarku i zaczynają od nakarmienia zwierząt. Wszystkich po kolei dzielą się na grupki. Dzieci się wymieniają, kto kiedy, rozpisują sobie grafik, kto kiedy się zmuje jakimi zwierzętami. I dopiero o 9.00 idą same na swoje śniadanie. Tu jest nasze poletko. Dzieci zajmują się uprawami od samego początku. W sensie zajmują się siewem, planowaniem najpierw tego siewu, przygotowywaniem grządek, plewią, podlewają, zbierają plony i robią to z ogromną radością. Nie wiem, co się dzieje. O. Czasami zakładamy, że się będziemy zajmować wykopkami, na przykład ziemniaków, a okazuje się, że dzieci znajdują życie w glebie i musimy zweryfikować swoje plany. I nagle okazuje się, że z projektu wykopki musimy się zająć projektem hodowli dżdżownic. Jak są duże zdjęcia, to czasami się zawiesza. Ja mówię, nie przejmuję. Opowiadaj, ja to się zawieszę. Okay. Jeżeli dzieci robią projekt o czymś, to jest to projekt bardzo rozbudowany. Jeżeli rozmawiamy o jabłku, to mówimy o nasionach, mówimy o sadzie, mówimy o szkodnikach występujących w sadzie. Dzieci się uczą przygotowywać z jabłek, które zresztą rosną na terenie naszego przedszkola, różne przetwory. Robimy z tego wielką wystawę i potem dzieci dzielą się z tym z rodzicami swoimi. Ostatnio też przyjął się taki projekt, że na koniec dużego projektu edukacyjnego dzieci jest quiz edukacyjny dla rodziców. Zgadnijcie, jak się kończy. Wykorzystujemy wszystkie produkty, które są u nas w przedszkolu. I staramy się mówić dzieciom o tym, że jakby
z uprawy zboża to nie tylko ziarno na mąkę, ale mamy też inne fragmenty roślin, które możemy wykorzystać, że to nie jest sam odpad. Dzieci uczą się rozpoznawać warzywa. Wiadomo, że marchewka w przedszkolu, przepraszam, w markecie nie wygląda jak marchewka wyrwana prosto z grządki, która jest uprawiana w sposób naturalny. Dzieci na początku były bardzo zaskoczone wyglądem prawdziwych warzyw. To, że na przykład marchewka potrafi mieć 10 mniejszych korzonków, prawda, a nie tylko jeden główny. Okazało się, że marchewka potrafi mieć też włosy. Tutaj jest pokazane, jak dzieci zbierają plony ze swoich grządek. Ile dzieci liczy to przedszkole? W tej chwili mamy 5 grup, przepraszam, po 25 osób. I mamy kolejkę zapisów na 2 lata. To jest przedszkole publiczne czy prywatne? To jest przedszkole niepubliczne. I ja właściwie się zdecydowałam na współpracę z tym przedszkolem tylko z tego względu, dlatego że nie obowiązuje nas ustawa o zamówieniach publicznych. My sobie możemy pozwolić na to, żeby wyszukiwać małych, lokalnych rolników i bezpośrednio z nimi nawiązywać współpracę. Możemy się dogadywać, że jeżeli potrzebujemy, żeby zaczęli dla nas uprawiać jakieś określone warzywo, to po prostu oni to dla nas robią. I to jest wspaniałe, że nie musimy szukać hurtowni, która, nie wiem, nam coś sprowadzi, tylko dogadujemy się z konkretnym rolnikiem. Nie wiem, dlaczego się nie wyświetla część zdjęć. Chciałam wam pokazać projekt Jajko, dlatego że mamy również wylękarnię i dzieci uczą się, jak skąd się bierze w ogóle kura, że w jajku jest życie. I uczą się od samego początku, jak dbać o zwierzęta, że to nie jest zabawka. Są z tymi zwierzętami codziennie, przez każdy dzień właściwie swojego życia, nie mamy przerwy wakacyjnej. I to są często niesamowite przyjaźnie między dziećmi a zwierzętami. Oczywiście mamy swoje nasiona. Dzieci uczą się, że dynia to nie jest tylko jakieś tam, nie wiem, pieczone frytki, które dostają na drugie śniadanie albo zupka dyniowa. Ale po rozłupaniu dyni okazuje się, że tam w środku są nasiona i dzieci uczą się, w jaki sposób je wybierać, suszyć, pakują, opisują, te, które potrafią pisać, a te, które nie potrafią pisać, rysują po prostu. Sadzimy też drzewa. Każda grupa w naszym przedszkolu ma nazwę od określonego gatunku drzewa. Mamy sosny, brzozy, jodły, topole i świerki. I każda z tych grup, jak przechodzi pasowanie, to zasadza pierwsze drzewo swojej grupy. Tu nasze owieczki. I to chyba tyle z mojej strony o kooperatywie powiedziałam. Mam nadzieję, że się zmieściłam w czasie. Mam nadzieję, to była chyba tylko część slajdów, które ja przynajmniej widziałam, ale warszawskie Brudno warto odwiedzić, zwłaszcza, że istnieje tam jeszcze folwark. Natomiast tutaj kwestia, która się pojawia, to jest, że przy edukacji dzieci pojawia się edukacja dorosłych i że edukacja musi być na wszystkich etapach życia i w zasadzie edukacja jest przez całe życie, więc dobrze się to wiąże z tym, o czym opowie Ben. Ben Lazar, Permakultura Edu, jest zarówno wędrownym edukatorem, jak już wspomniałam, inicjatorem takiego cyklu warsztatów, które odbywają się na gospodarstwach rolnych, gospodarstwach będących na progu swojego własnego rozwoju, gdzie myślą, w którą stronę pójść, jak zaprojektować siedlisko przy użyciu metod permakultury. Jest nawet parę osób, które brały w tych warsztatach udział, albo które gościły te warsztaty. Ja w tym roku dołączyłam do Bena, ale najlepiej o tych warsztatach i o metodach, które się sprawdzają, opowie sam Ben, o wyzwaniach i o potencjałach. Dzięki. Cieszę się, że... A ja nie mam prezentacji, więc spróbuję was wciągnąć jakby w ten
Nie mam prezentacji, więc spróbuję was wciągnąć w ogóle w tą historię w taki sposób, żeby was skoncentrować bardziej na treści, żeby was nie rozpraszać jakimiś fajnymi, kolorowymi obrazkami. Natomiast na sam koniec może uda się puścić krótki film, który zrealizowała Asia, podsumowujący nasze warsztaty, taki klip, który pokazuje, wczoraj nam się nie udało, więc może dzisiaj przy większej publiczności będzie ok. Ja się zastanawiam w ogóle, kiedy słucham poprzednich wypowiedzi, kiedy słuchałem, zastanawiam się nad tym, na ile jest w ogóle możliwe, żeby ta edukacja bardzo ciekawa, zwłaszcza to, co przedstawiła przed chwilą Marta, to w ogóle niesamowite jest, no to, co Daniel mówił też, nie takiej bezpośredniej, zaangażowanej edukacji, na ile jest to możliwe, żeby przenieść do mainstreamu i do edukacji takiej powszechnej. Czy to w ogóle nie jest sprzeczne? Ja nie wiem, ja nie znam odpowiedzi, po prostu tylko tak sobie gdzieś tam pomyślałem. Mówię o tym dlatego, że ten temat pojawia się również w edukacji permakulturowej i gdzieś tam u założycieli ja myślę, że większość z was tutaj na sali zna ten termin i nie muszę tego tłumaczyć. To jest nauka projektowania ekosystemów i siedlisk, życia w zgodzie z naturą tak naprawdę, czyli umiejscowienia nas, ludzi, bezpośrednio w zdrowych relacjach z ekosystemem. Więc wpisuje się to bardzo w agroekologię. I dlatego też cieszę się, że jesteśmy tutaj obecni tak licznie, osoby, które się zajmują permakulturą i ten kierunek działania takiej praktycznej filozofii jest im bliski. Więc już u założycieli permakultury, u Billa Mollisona przynajmniej, pojawił się ten wątek, że tak naprawdę permakulturę nie będziemy wprowadzać, nie zależy nam tak bardzo na wprowadzaniu permakultury do edukacji powszechnej, bo bardziej chodzi nam o to, żeby pracować oddolnie i żeby tworzyć ten ruch wiarygodny, taki naprawdę, żeby była możliwa, być może w tym właśnie tkwi ten koncept w ogóle, żeby edukacja była zaangażowana, żeby dzielić się entuzjazmem, bo jak sobie przypominam, edukację w szkole mojej to w większości nauczycieli tego brakowało, nie? Z różnych powodów. Prawdopodobnie również z tego, że cały system edukacji jest, no i tak dalej, wiecie o tym. Te wielkie polskie problemy, nie tylko polskie, nie? To jest ogólnoświatowy chyba też wątek. Dlatego edukacja permakulturowa rozwijała się zazwyczaj alternatywnie, niezależnie na kursach i warsztatach organizowanych w miejscach bezpośrednio, gdzieś na jakichś gospodarstwach, tak żeby można było zachować, utrzymać ten kontakt bezpośredni z rolnikiem, więc te wątki, które tutaj się również pojawiały, takie bezpośredniego nauczania, w przykładzie poznawania się między sobą ludzi, co jest bardzo istotnym elementem. I myślę, że tak jak w permakulturze zajmujemy się projektowaniem ekosystemu, czyli interesują nas wzajemne relacje pomiędzy gatunkami, tak jeżeli wpisujemy nas, homo sapiens, do ekosystemu, to powinniśmy również nawiązać ten odpowiedni kontakt. Stąd ten wymiar społecznościowy jest wielokrotnie wskazywany, że wymiar społecznościowy jest bardzo istotny i znamy to już z doświadczenia, że jeżeli wymiar społecznościowy upada i to też jest obecne w założeniach suwerenności żywnościowej, w RWS-ach, w tych grupach wsparcia, że jeżeli gospodarstwo nie będzie miało grupy wsparcia, to nie jest w stanie wygrać konkurencji z tym mainstreamem. Więc jest to niezwykle ważny element i w ten sposób działamy, staramy się działać, organizując wydarzenia, warsztaty objazdowe. To jest tak, że ten koncept ewoluował w trakcie rozwoju, to już trwa kilka lat i pojawił się przy okazji pomysł na tworzenie takiej mapy permakultury też w Polsce. To zresztą ten pomysł został przywieziony, przywiozłem go z pierwszego naszego wspólnego wyjazdu do Cluj-Napoca, który był wspomniany przez Wojtka Majora na otwarcie dzisiejszego forum, gdzie w Rumunii na spotkaniu takim alternatywnym trochę, on nie był w programie, ale było widać, że społeczność permakulturowa jest dosyć duża i że są osoby zainteresowane i wdrażaniem tego ruchu i tych konceptów w realu, żebyśmy się spotkali. I wtedy ktoś tam, chyba jakiś Węgier, zapytał mnie, czy mamy coś takiego, taką bazę danych, informacji, gdzie ewentualnie w Polsce są takie gospodarstwa, miejsca, osoby, które... I wtedy pojawił się ten pomysł, żeby tworzyć taką mapę permakultury. To o tyle się wpisuje w całość warsztatów, że jeżeli jeździmy po Polsce,
Asia mnie przedstawiła jako wędrowny nauczyciel permakultury, to wynika trochę z tego, że nie mam swojego miejsca. Miał swoje miejsce, nie mam, ale ono jest w trakcie tworzenia. Oczywiście to jest tak, że jak już się zaangażowałem w objazdy po Polsce, jestem przez cały sezon w drodze, to trudno, żebym... To jest tak, że szewc w dziurawych butach chodzi, nie? Więc gospodarstwo sobie zarasta fajnie pokrzywami. Tworzy się tam zdrowy ekosystem, więc też tragedii jakiejś wielkiej nie ma. Natomiast pracujemy bardziej na poziomie ekosystemu, ale już społecznościowego. Czyli te warsztaty, oczywiście jest ważne to przekazywanie wiedzy bezpośredniej, bo warsztaty działają w taki sposób, że żeby każdy miał z nich jakąś korzyść oczywiście. I to też jest bardzo ważna zasada projektowania permakulturowego, żeby to było wszystko pięknie pospinane. Asiu, przepraszam, czy dasz mi znać, kiedy, żeby puścić jeszcze film? Jeszcze ma tyle czasu? 2 minuty. Mam jeszcze 2 minuty, więc szybko o tych warsztatach wam powiem. Pomysł był taki, żeby... To wynikło również z pytań i próśb osób, czy bym nie przyjechał na przykład na jakieś konsultacje projektowe, bo rośnie liczba gospodarstw i osób, które zazwyczaj z miasta. I to jest, o tyle wam powiem, że różnica w permakulturze jest taka, że interesuje się nią w kontekście agroekologii i tych rozwiązań takich rolnych, na przykład tego, co Martyna mówiła o edukacji rolników, albo Ewa w EUL-u, gdzie jest większy kontakt z rolnikami, z ludźmi ze wsi bezpośrednio. Jakby trafiają ta edukacja gdzieś jest, tam się rozwija. Natomiast permakulturą są zainteresowane przede wszystkim osoby w mieście, osoby, które decydują się na wyjazd z miasta i zamieszkanie na wsi. I to jest w ogóle świetne, bo oni miasto, widać jak miasto wnosi zdrowe, ciekawe idee ekologiczne na wieś, która często jest bardzo oporna na zmiany, a jest tam również to potrzebne. I pracujemy z ludźmi dorosłymi, jak Asia powiedziała, pracujemy z ludźmi przede wszystkim z miast, ale na wsi. Dajemy im konkretne wskazówki, jak podchodzić do projektowania, jak wdrażać zasady ekosystemu w swoje życie, więc nawet nie trzeba mieć gospodarstwa, żeby korzystać z tej wiedzy ekosystemowej, bo można, żyjąc w mieście, wspierać rolnictwo ekologiczne, RWS-y, znając w ogóle już ten cały koncept, wchodzić w bezpośredni kontakt z rolnikami i mieć z ziemią też kontakt, nie? Więc ta głowa ku ziemi, ten tytuł tego panelu, również o to chodzi, nie? Żeby pochylić się przed tą ziemią, dotknąć jej, być na miejscu. I warsztaty o tyle zadziałały bardzo fajnie, że dając coś ludziom, finansując w ogóle wydarzenie, bo uczestnicy przyjeżdżają i płacą za to, gospodarze dostają w zasadzie darmowe, a nawet bardzo ciekawe, bo też pojawia się ten wymiar wymiany wiedzy. Jest bardzo synergia gdzieś tam istnieje, bo wjeżdżamy, byliśmy w tym roku z Asią, jeździliśmy po Polsce, zrobiliśmy warsztaty, więc dajemy konkretny program, czego będziemy uczyć, ale zaskakujące jest to i bardzo pozytywnie, ciekawie, ile ludzie wnoszą sami, bo jak udaje nam się wytworzyć taką atmosferę wspólnoty i grupy, to zaczynają się ludzie dzielić swoimi doświadczeniami, okazuje się, że te osoby, które przyjeżdżają na warsztaty, to już są osoby, które mają swoje doświadczenia, zajmują się ziołami, robią przetwory, kiszonki i tak dalej, przywożą te swoje rzeczy, dzielą się wiedzą i tak naprawdę taki synergiczny w ogóle super efekt tych warsztatów jest taki, że wszyscy się razem uczymy, że ludzie wyjeżdżają bardzo zadowoleni z tego, że wreszcie mogli pobyć w towarzystwie osób im bliskich, co często też mówią, że wreszcie nie patrzy na mnie nikt jak na wariata albo wariatkę, kiedy mówię o tym, co jest mi najbliższe. I to jest bardzo fajne i to jest bardzo istotne w takich spotkaniach. I to jest ten wymiar społecznościowy, który powinniśmy w edukacji permakulturowej, czy też w ogóle ekologicznej, tym, czym się zajmujemy, mieć tą uwagę szczególną, że tu nie chodzi o samą treść. Tutaj chodzi o to, w jaki sposób pozwalamy ludziom się spotkać ze sobą. I bo wtedy jest możliwa właśnie to, żeby przekazać entuzjazm, żeby podzielić się entuzjazmem, zachęcić do tego, już koniec. Aha. To teraz będzie, na podsumowanie, będzie krótki klip z dobrą muzyką, gdzie to wszystko, co powiedziałem, jest hasłowo wyświetlone. Dziękuję wam bardzo.
szczepiony, to już jest taki plan. Potem już jesteśmy przygotowani do siebie, więc... Będziemy mieli mieć nasion. Mam nadzieję, że wyłapaliście wizualnie, czyli zapamiętacie, zobaczyliście już teraz, jakie metody można zastosować w waszym gospodarstwie albo ogródku działkowym w mieście, tak? Czyli zebrać grupę ludzi, zapytać się, co wiedzą, czego nie wiedzą i dać nam sobie edukować się wzajemnie. Zaprosić raz na jakiś czas eksperta, narysować coś, pomarzyć. To się bardzo fajnie sprawdza. Teraz przejdę do mojej prezentacji, która poniekąd pójdzie o szczebel wyżej w tej drabinie edukacji, czyli będzie perspektywą na edukację edukatorów, w tej chwili mówi się o edukacji trenerów. Opowiem o projekcie, który realizowaliśmy dość dużym zespołem, tak, 12-osobowym zespołem w Ruchu Suwerenności Żywnościowej w tym roku. W zasadzie myślenie o projekcie zaczęło się w styczniu, ale już około 2 lat czuliśmy taką potrzebę, żeby spotkać się na trochę dłużej, zaprosić osoby, z którymi mijamy się na takich wydarzeniach jak tutaj dosłownie na kawę i porozmawiać trochę głębiej o tym, co nas dotyczy w tych kwestiach globalnych, w tych kwestiach krajowych, w tych kwestiach lokalnych, ale też w naszych rolach jako osób, które animują społeczność, edukują, prowadzą działania lobbystyczne i rezultatem tego było sprowadzenie do Polski modelu edukacji w zasadzie ze szkół, międzynarodowych szkół agroekologii. Jedną z takich szkół jest Scuola Campesina we Włoszech, która pomogła nam to szkolenie zorganizować. I pomysł, w zasadzie cały projekt nazywał się AgroPermaLab, ale pomysł był taki, żebyśmy spojrzeli z takiej metaperspektywy na różne nurty rolnictwa, z którymi mamy do czynienia, zaprosili osoby do współpracy z różnych sektorów, z różnych środowisk, czyli i z tych miejskich, i ze środowisk rolniczych, i z tych bardziej tradycyjnych, i z tych powiedzmy nowoczesnych, takich jak permakultura, tak? Bo to jest ruch, który u nas się prężnie i dynamicznie rozwija. I żebyśmy spędzili 10 dni w gospodarstwie ekologicznym, w tym przypadku wybraliśmy do tego Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, ponieważ ma dobrze zagospodarowane przestrzenie pod edukację i wewnątrz, taką teoretyczną, i na zewnątrz można obcować ze zwierzętami, wyjść na pole, przekazać dużo praktycznej wiedzy. I to szkolenie odbyło się w październiku. To, co rzeczywiście było dla nas wyjątkowe, to że przez 10 dni było nas 20 osób, 20 dorosłych osób mieszkających ze sobą, osobowości, ponieważ każdy z nas reprezentował jakąś organizację albo społeczność,
jakąś lokalną inicjatywę i codziennie zapraszaliśmy po dwóch trenerów. I trenerami również byli Ewa i Peter, Ewa Sufin, również Zbigniew Karaczun, który prezentował dziś rano tematy dotyczące klimatu i rolnictwa. Mieliśmy dr Denis Dostatny z Krajowego Banku Nasion. Mieliśmy kilku edukatorów międzynarodowych, między innymi Andrea Ferrante i Ramone Dominiciu z ruchu La Via Campesina. 20 wspaniałych osób, które miały tak średnio o nas o 20 lat więcej doświadczenia. I formuła była taka, że siadaliśmy razem, dostawaliśmy 20-minutową prezentację, ale nie prezentację ze slajdami, tylko prezentację w formie trochę takiego manifestu, tego co ja widzę w świecie, że się dzieje i co my możemy razem zrobić. I później każdy z nas po kolei w tym gronie 20 uczestników wypowiadał się ze swojej perspektywy lokalnego działania, co czuje, co widzi i jakie ma swoje doświadczenia, które się do tego odnoszą. A ponieważ byli wśród nas i prawnicy, i doradcy publicznych instytucji, i osoby z kooperatyw, te doświadczenia były niezwykle różnorodne. I tutaj właśnie ta struktura dialogu różnych perspektyw, ale również dialogu różnych typów wiedzy, czyli nie tylko tej wiedzy teoretycznej, naukowej, bo mieliśmy na przykład prezentację naukowców, tak, profesor Karaczun czy dr Denis Dostaty, mieliśmy również rolników, Peter, byli z nami również wśród uczestników rolnicy, którzy opowiadali o swoim rozwoju i o swoich rozwiązaniach i zmaganiu się z mobilizowaniem lokalnej społeczności dla agroekologii. Więc było to bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. A tutaj widzicie, jak dynamicznie prezentowali i przekazywali nam swoją taką żywą wiedzę nasi trenerzy, między innymi Ewa i Andrea Ferrante. Andrea był naszym głównym trenerem. I co jeszcze ważne, to że w tej horyzontalnej wymianie również rozpoznawaliśmy potrzebę tego, żeby sięgać od tematu tego globalnego do tematu lokalnego. Czyli nasi trenerzy z Polski opowiadali nam na przykład o rolnictwie i klimacie. Mieliśmy rolnika Bogdana Harę i Zbigniewa Karaczuna. Dwie całkowicie inne perspektywy, tak? Praktyk i naukowiec. I później Andrea łączył nam to w globalną perspektywę. To jest ogromny wysiłek tak naprawdę i to mogą potwierdzić chyba uczestnicy, które podjęliśmy, żeby objąć tyle różnych perspektyw i taki przestrzał skal, bo to jest naprawdę dosyć ciężkie i niewiele z nas może nawet utrzymać uwagę w takim ciągu wymiany. Natomiast było to niezwykle, niezwykle inspirujące. Nie było też tylko teorii, ponieważ codziennie mieliśmy praktykę Dnia Agroekologii. To znaczyło, że jeden z uczestników brał nas na godzinną prezentację gdzieś w gospodarstwie jakiejś swojej specjalizacji, czyli mieliśmy o wermikompostowaniu, mieliśmy o agroleśnictwie, mieliśmy o glebie, mieliśmy o produkcji kaszy, więc to wyjście do gospodarstwa i użycie całego terenu gospodarstwa jako naszej klasy, tak, i użycie tych rekwizytów, że tak powiem, materiałów do ćwiczeń było dobrym przerywnikiem dla intensywności tych bardziej merytorycznych dyskusji. Również mieliśmy bardziej zajęcia dla ciała. To zostało wprowadzone przez samych uczestników. Kilka popołudni gotowaliśmy razem, żeby również mieć czas, kiedy możemy zrobić coś praktycznie. Przy okazji dać sobie czas na takie rozmowy w kuluarach, ponieważ niecała ta wiedza i ważne wątki są przekazywane w tym formalnym przekazie. I tutaj parę slajdów z samego szkolenia. Na szczęście były sofy, więc można było się troszeczkę wyłożyć. Patrzyliśmy również na synergię agroekologii i permakultury, co mają wspólnego, gdzie stawiają akcenty inaczej. Skupiliśmy się też na
na tym, żeby troszeczkę podjąć temat ról, w jakie wchodzimy, czyli przede wszystkim ról takich liderskich, motywujących, tworzący pewną wizję, ogląd sytuacji, ale również rol jako aktywisty, edukatora, facylitatora. Mieliśmy z nami parę edukatorów z Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces, którzy nas uwrażliwiali na to, jak może się odbywać nasz proces grupowy, więc była w tym taka wrażliwość na to, że my również spotkamy się prawdopodobnie z jakimś załamaniem energetycznym, konfliktem, różnicami, więc to wszystko było brane pod uwagę. No i oczywiście zawiązujące się przyjaźnie, integracja, wieczory przy ognisku, wyjścia i obchody gospodarstw. To wszystko było w praktyce, tutaj praktyka dnia. I to, jak wybieraliśmy uczestników do tego pierwszego szkolenia, ponieważ było tak dość dużym przedsięwzięciem, dużo niewiadomych, to było mniej więcej w połowie wybraliśmy strategicznych tak zwanych uczestników, czyli osoby, z którymi już byliśmy we współpracy, które chciały podnieść swoją wiedzę w zakresie suwerenności żywnościowej i tych dwóch dyscyplin agroekologii i permakultury. I które pracują z nami w ruchu. Natomiast drugą połowę wybraliśmy przez otwartą rekrutację, w której organizacje mogły nominować swoich reprezentantów lub osoby się mogły do nas zgłosić i ze swoją motywacją przekonać nas, że byłoby warto w nie zainwestować, ponieważ cały program był na bazie stypendiów i mogliśmy opłacić pełen udział. To, co dla nas było również ważne, to żeby popatrzeć na tą różnorodność, czyli w zasadzie to chyba było kluczowe, że szukaliśmy tego, żeby osoby reprezentowały różne języki mówienia o rolnictwie. Tutaj również praktyka dnia agroekologii, to tworzyliśmy winnicę w Grzybowie. I tylko wspomnę, że dwie takie gałęzie tego projektu, to jest coś, co, nad czym pracowaliśmy dosłownie godzinę temu, czyli stanowisko agroekologii. Wcześniej nazywaliśmy to Polską Deklaracją Agroekologii, ale to jest stanowisko, czyli rozpoczęliśmy proces takich publicznych konsultacji nad tym, co my rozumiemy jako agroekologię i jako permakulturę, tak żebyśmy w tym naszym środowisku różnych organizacji mieli pewną wspólną wizję, wspólną definicję, tak żeby nie doszło już na bazie doświadczeń z innych krajów do tak zwanego greenwashingu tego terminu, tak? Czyli wykorzystania go albo przez duże firmy, które mają większą siłę przekazu, albo nie było to źle zinterpretowane. I kolejnym efektem tego projektu, nad którym pracowaliśmy również na szkoleniu, była publikacja AgroPerma Lab. To było w zasadzie to jest narzędzie, którego można użyć, żeby spojrzeć na różne aspekty swojego gospodarstwa, siedliska lub ogródka, swojej przestrzeni, w której uprawia się żywność, swojego miejsca, z różnych perspektyw. I tutaj to narzędzie było zaprojektowane w oparciu o 3 studia przypadków. Marta Łukowska, która nad tym pracowała, odwiedziła 3 gospodarstwa, które dla nas wydawały się najbardziej realizujące czy pokazujące założenia i permakultury, i agroekologii jednocześnie, czyli z punktu widzenia permakultury bardziej te założenia bardziej te założenia projektowe, bioróżnorodności, pewnego podejścia do budowania współzależności, a z punktu widzenia agroekologii te założenia polityczne, społeczne i lokalnej ekonomii czy lokalnego rynku. I to ćwiczenie, to narzędzie mniej więcej tak sytuuje autodiagnozę ekosystemu swojego gospodarstwa, że człowiek jest w samym centrum. Musimy najpierw popatrzeć na tą osobę, która z tego miejsca korzysta. Później patrzymy na siedlisko, czyli tą część mieszkalną, agroekosystem, czyli ten cały teren, w którym odbywa się uprawa, ale również w której są te części dzikie, gospodarstwo, społeczność, system żywnościowy. Przyjęliśmy jako u podstaw, że gospodarstwo rolne, ale również ogród, chociaż bardziej się skupiliśmy na gospodarstwie, to jest bardzo złożony byt.
który często jest upraszczany do tylko swojej produkcyjnej funkcji. Natomiast jest to również miejsce zamieszkania, miejsce spotkań, miejsce edukacji. I trzy gospodarstwa, które uczestniczyły w projekcie i przedstawiają właśnie różne style, to są Esterka, Gospodarstwo Dublerów i Ekorab. Esterkę wybraliśmy, ponieważ rzeczywiście jest to małe gospodarstwo, ma około 70 arów, natomiast bioróżnorodność, jaka znajduje się na tej małej przestrzeni, liczba owadów, ciem, ptaków, samosiewnych roślin, plennego ogrodu warzywnego jest niesamowita i bardzo dobrze demonstruje właśnie te założenia permakultury. Joanna i Frank Dublerowie prowadzą gospodarstwo warzywne pod Białymstokiem i rozwinęli w zasadzie bardzo ciekawy model bioróżnorodności przy funkcjonalnym systemie sprzedaży i utrzymywania się. W zasadzie większość inwestycji, które wykonują na gospodarstwie, opłacają sami, nie biorą większych kredytów. I Ekorab to gospodarstwo, które ukorzenie ma tradycje chłopskie, które zostało przekazane z pokolenia na pokolenie i obecnie Bogdan i Ela Harowie uprawiają starodawne odmiany zbóż, produkują na ich bazie przetworzone produkty typu makarony, oleje, mąki. Wszystko w zasadzie Bogdan mówi, że w 90% są samowystarczalni żywieniowo i energetycznie, więc jest to również bardzo ciekawy model gospodarstwa. Kiedy z Bogdanem rozmawialiśmy to i tłumaczyliśmy mu założenia permakultury, to powiedział, w zasadzie to wszystko robię. Więc to jest ciekawe, że te nasze gospodarstwa tradycyjne, które są wzbogacone o tą perspektywę ekologii, one już realizują to, co permakultura teraz wnosi do nowego pokolenia młodych rolników czy ogrodników. I to tak tylko krótko, że szukamy i partnerów, i osób zainteresowanych, które chciałyby się włączyć w rozwój edukacji edukatorów, bo tak jak słyszeliśmy, ta edukacja w zasadzie jest nie tylko ważna i potrzebna, ale jest bardzo przyjemna, jeżeli zachodzi również w kontekście rodzin i można się przy własnych dzieciach tak uczyć bardzo pożytecznych rzeczy. I to wszystko z mojej strony. Jeszcze bym poprosiła może na koniec, żebym nie była jedyną twarzą tego projektu, ponieważ było nas naprawdę w sumie ponad 40 osób, edukatorów i uczestników, 12-osobowy zespół, nas dużo, więc żeby jeszcze puścić filmik na koniec, taki może nawet nie cały, tak za 3-4 minuty, żebyście zobaczyli parę innych głosów i usłyszeli, kto w tym brał udział. No i oczywiście zapraszam do współpracy i do udziału zainteresowane osoby. Od 3 lat w Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nieleni Polska edukujemy i wprowadzamy do debaty publicznej suwerenność żywnościową i agroekologię. We are all together because in agroecology at the heart of agroecology is knowledge, the sharing of knowledge. Najbardziej urzeka mnie atmosfera współpracy, zrozumienia wzajemnego. Że jest to pierwszy krok do naszej wspólnej pracy. Praktyków, tyle osób z kraju i z zagranicy, z różnych miejsc, których łączy ta sama idea. Marzenia. Ludzie łączą się, by razem świat zmieniać. Ej, ja mam trochę problem, trochę poważny chyba, bo przyprawia mnie o obłęd. Bywa, że tak często tonę w bezradności. Złości mnie marazm i brak skuteczności. Coraz więcej rad, jak być jako fair. Coraz więcej haseł, rób to, tamto zmieni. Wiem, znam zasady, jak odpowiedzialnie żyć. Lecz chyba nie dam rady w tym systemie tkwić. Zaznaczam przy tym, że znam się z tematem. Od lat pijam na owsianym latte. Od wielu lat dobrze wiem, co jem. A słyszę ciągle, zmień się, zmień. Wkurza mnie tych porad wymiar jednostkowy. On przecież nie wystarczy, system jest do odnowy. Przewidywalna długość życia coraz dłuższa. A my żyjemy, jakby miało nie być jutra. Nic się nie zmienia i długo się nie zmieni. Zbyt wygodnie jest elitą, zbyt są zasiedzeni. Tak dziwna jest ludzkich dążeń postać. Gdy znajdą się na szczycie, chcą tam pozostać. Za wszelką cenę chcą tam pozostać. No i? To szkolenie w zasadzie nie jest
przystankiem końcowym, a jest tak naprawdę zaczynem dla tego, co uczestnicy szkolenia będą robić dalej. My tutaj budujemy umiejętności i dzielimy się narzędziami współpracy. Budujemy kompetencje liderskie, budujemy wiedzę z różnych tematów, od zmian klimatycznych i autonomii gospodarstw rolnych, po znaczenie współpracy międzysektorowej i międzyśrodowiskowej, po możliwości budowania sojuszy i umiejętności rozmowy z aktorami politycznymi, z instytucjami, z politykami i formowaniem naszych postulatów. W dyskusji, które tutaj były, które się toczyły, widać, że każda z obecnych tu osób jest prawdziwą osobowością, ma już wielki bagaż, ma już wielką wiedzę. W trakcie wydarzenia mamy bardzo ciekawe odniesienia, także rozmawiając o tematach społecznych, typowo społecznościowych, mamy przeniesienie w tematy ekosystemu. Tak właśnie działa ekosystem, budowany jest fraktalnie, także od wyższych organizmów w niższe, czy też w drugą stronę. Bardzo skupiamy się na takiej perspektywie naszej, ale poprzez to, że możemy spojrzeć na globalny kontekst tych działań, możemy się zainspirować też zagranicznymi działaniami, ten rozwój jest jeszcze większy. We always need to understand that what we are doing in our territory has an incredible importance at regional, national and regional, international level. Na szkoleniu można zrozumieć pojęcie agroekologii od kontekstu globalnego do naszego lokalnego, czyli od tych praktyk, które używamy na co dzień w swoim gospodarstwie, wermikompostowania, przetwarzania żywności, uprawy gleb i wzmacniania jej fauny i flory, po tematy bardziej polityczne, czyli jak prowadzić organizację, jak wchodzić w rolę lidera, facylitatora, aktywisty i kogoś, kto może pozostać również bezpartyjny, bez opinii, może facylitować naszą rozmowę. To jest styl życia, styl jedzenia, styl używania, styl współpracy, kultywowania tradycji, przechowywania tego, co najcenniejsze jest dla nas, żeby zachować to dla następnych pokoleń. I to jest sedno agroekologii. Nasze gospodarstwo służy edukacji, jest gospodarstwem produkcyjnym. Robimy chleb, robimy sery, staramy się słuchać przyrody, uczyć się o niej i wytwarzać żywność, prawda? Bo to jest jakaś ingerencja w przyrodę, jak my chcemy wytworzyć żywność, ale no przyświeca nam to piękne hasło, że chcielibyśmy zostawić tą ziemię w nie gorszej kondycji, kulturze, niż wtedy, jak ją przyjęliśmy. Także nie tylko teoria, także praktyka i praktyka na wielu poziomach. Praktyka i również spotkanie praktyków z różnych, naprawdę różnych środowisk. To jest bardzo fajne, bo ten tygielek pozwala nam na to, żeby wymienić te doświadczenia i żeby się zainspirować i naprawdę urosnąć w tej wiedzy. Sądzę też, że ogromną wartością tego szkolenia jest to, że my bardzo dużo ze sobą rozmawiamy, dyskutujemy. Jest przestrzeń na pytania, jest przestrzeń na debatę, wymieniamy się w bardzo swobodny sposób poglądami i to powoduje, że rodzi się taka żyzna gleba do tego, żeby wyrastały pomysły i inicjatywy. In this schizophrenic world we need to advance and we need to promote an agenda that is really putting us, all of us on a healthy path. Dbałość o naszą planetę jest ponadpolityczna. Wychodzi poza nasze tożsamości narodowe, poza nasze afiliacje z organizacjami, poza naszą lokalność. Dlatego musimy wszyscy współpracować dla agroekologii i transformacji społecznej, która umożliwi nam życie dla kolejnych pokoleń. Była premiera, którzy tam w filmie byli. W każdym razie teraz myślę, że otworzymy przestrzeń na pytania. Poproszę jeszcze Peter, jakbyś chciał do nas dołączyć, bo będzie nas tutaj wtedy dobra ekipa. Czy są jakieś pytania tutaj z publiczności do kogokolwiek, albo ogólne komentarze, refleksje? Tam, prosimy. Może komuś dam mikrofon drugi?
są gdzieś w Polsce gminy, jakby cała gmina prowadzona zgodnie z zasadami permakultury? Na razie jeszcze takich gmin nie mamy, chociaż już pewni radni z niektórych gmin są zainteresowani i prywatnie, a też ogólnie społecznościowo, więc temat się rozwija, natomiast gminy jako takiej jeszcze nie. Natomiast tworzą się pewne społeczności, więc te społeczności, które są zakorzenione być może w pewnych gminach, ale i wpływają na wymiar i rozwój tej gminy. Więc mamy takie ośrodki w Polsce i chociażby wspomniana już tutaj Paczka Izerska, Kooperatywa Izerska, czyli tam, gdzie wkrótce będzie Forum Suwerenności Lokalne Izerskie. Tam jest taki zarodek, tam odbywają się kursy, warsztaty, są tam gospodarstwa, które realizują zasady permakultury i te osoby ze sobą współpracują. Teraz tworzą nawet taką społeczność gdzieś tam związaną na tych głębszych, właśnie suwerennościowych zasadach współpracy i współdzielenia. I więc można powiedzieć, że tam jest coś takiego jak rodząca się gmina, tylko tak powiedział, w cudzysłowie bym to nazwał, bo to nie jest przełożenie formalne na struktury państwowe, samorządowe. I takich miejsc jest więcej w Polsce, jest jeszcze kilka. I w okolicach Lublina jest takie, można powiedzieć, trochę zagłębie gospodarstw, które mają skłonności, czy też takie tendencje ekologiczne, permakulturowe. Jest też Warmia i tam gdzieś okolice, to emigracja z Warszawy sprzed lat to stworzyła i jest tam parę takich ciekawych ośrodków, więc i to tworzy się, powstaje, jest coraz więcej, więc jesteśmy na drodze do w ogóle zmienienia Polski w permakulturowe gospodarstwo. A Ewa i Peter, chcielibyście może opowiedzieć o tym, jak wy pracujecie ze swoją lokalną społecznością? Może nie do końca legitymizując to jakąś nazwą, ale cały czas działacie w ekologii w swojej gminie? No, damy po prostu przykład, zatrudnimy ludzi u nas w piekarni i w serowarni i w gospodarstwie i w stowarzyszenie i... Założyliśmy spółdzielnię socjalną miejscowych kobiet i staramy się, żeby też wykorzystywały te produkty ekologiczne. Także teraz właśnie trochę pracujemy nad taką ekowioską. W ostatnim tygodniku powszechnym był taki artykuł trochę na ten temat. Także też staramy się trochę to rozwijać. Ja chciałbym może takie dwa słowa powiedzieć, że taki myśli, bo teraz taki dosłuchamy te wspaniałe portrety i inicjatywy, ale chciałbym powiedzieć tak, to sytuacja na wsi, że to rzeczywiście jest ogromna zmiana, której przetrwało wiesz przez te ostatnie 50 czy 100 lat. I moim zdaniem takim głównym problemem było dotąd, żeby żywność produkować z mniejszym wysiłkiem, żeby tak można powiedzieć zracjonalizować proces produkcji żywności i to się udało, ale jest właśnie mniej ludzi na tej wsi i co było kiedyś takim problemem, który tylko taka społeczność, powiedzmy, ze współpracą rozwiązał, jest teraz, że ogarnia rolnika ogromną samotność. I właśnie wszystkie te projekty, które tu widzę, są taką inicjatywą, żeby teraz działać przeciwko tej samotności rolnika, bo właśnie jak on jest na swojej wsi, przy swojej pracy, swoimi maszynami, to jest ten zawód, który był najbardziej społeczny, bo wymagało ciągle współpracy, stało się zawodem najbardziej
samotnym i dlatego właśnie wszystkie te inicjatywy tutaj, tu widzimy, które się rodziły w ostatnich 10 lat, to jest ogromną nadzieją i radością, że właśnie w ogóle ta odnowa wsi to musi być od strony miasta. To muszą być właśnie ludzie, którzy to widzą i którzy się tym poświęcą. Dziękuję. Ja mam pytanie do pani Ewy, która wspomniała w swojej prezentacji o tym bardzo niedawnym spotkaniu w kancelarii premiera i o pozytywnym feedbacku w związku z Uniwersytetem Ludowym. Czy mogła pani ujawnić więcej, jeśli chodzi o to, jakiego rodzaju treści, argumenty przekonały tychże decydentów do wsparcia tego konkretnego waszego projektu i czy też to wsparcie w kontekście edukacji będzie wykraczało potencjalnie poza wasz projekt? Czy mogłaby pani coś więcej powiedzieć na ten temat? Tak, będzie wykraczało i dla mnie to trochę jest też zaskoczenie, bo okazało się, że Piotr Gliński, który jest wicepremierem i którego ja znam sprzed 30 lat, bo środowisko ekologów w Warszawie to nie było duże środowisko 30 lat temu i on się po prostu pojawiał, że jakby on tą ideą Uniwersytetów Ludowych się przejął i właściwie wprowadził tę ideę do programu rządowego. Ja zostałam w pewnym momencie zaproszona razem z innymi przedstawicielami innych uniwersytetów ludowych i zaczęliśmy taką właściwie w 2015 roku takie rozmowy na ten temat. I co dla mnie właśnie jest ciekawe, że ja, jak mówię, nigdy nie głosowałam na PiS i nawet na tych spotkaniach czasami dość otwarcie krytykowałam różne posunięcia rządu, jak były tam różne okazje. I nawet jak był pierwszy taki pierwotny dokument stworzony przez kogoś innego na temat Uniwersytetów Ludowych, gdzie moim zdaniem pojawiły się na przykład takie treści dla mnie jednak trochę ksenofobiczne, to ostro protestowałam, bo w Uniwersytetach Ludowych u Zarodka była ta koncepcja takiej pewnej edukacji, pewnej patriotycznej, prawda? I im na przykład mówiłam o tym, jak można rozumieć tą edukację patriotyczną dzisiaj, bo my wszyscy troszcząc się o ziemię, jesteście też wielkimi patriotami, czy pytałam się na tych spotkaniach, czy mój mąż, który jest Szwajcarem, protestantem, czy ani Polak, katolik, czy on jest polskim patriotą, czy nie, skoro 30 lat dba o tą glebę. Jakby chciałam pokazać taki inny wymiar i muszę powiedzieć, że jakby zawsze to było jakoś dobrze przyjęte, nigdy nie było to jakoś krytykowane, mimo że mówiłam jeszcze bardziej inne niepopularne rzeczy. I ten ostatni dokument, który dostaliśmy przed tym wczorajszym spotkaniem, z niego zostały usunięte wszystkie te treści, które dla mnie były rażące. Czyli była mowa właśnie o tej świadomości, owszem, pewnym patriotyzmie, ale nawet to patriotyzm się tak delikatnie pojawiał, ale właśnie to, co nam zależało, żeby była też ta edukacja ekologiczna. I w zasadzie byśmy utworzyli sieć uniwersytetów ludowych w Polsce, bo jest kilka uniwersytetów, które przetrwały. I tylko my się specjalizujemy w ekologii. I troszkę nawet przez takie projekty próbuję trochę innych tak zaszczepić tą ekologią, ale to mi tak średnio idzie. Najbardziej otwarty jest ten Uniwersytet Ludowy w Woli Sękowej, który zajmuje się rzemiosłem, ale ta ekologia jest ważna dla nich też. Także to wsparcie będzie szło w ogóle na uniwersytety ludowe, ale z tej wyraźnej deklaracji, że to ma w tym roku ruszyć, wynikało, że my konkretnie możemy liczyć na to wsparcie. Ewo, tak jak ja rozumiem uniwersytety ludowe, to zawsze jeszcze oprócz młodzieży i dzieci byli bardzo mocno zaangażowani nauczyciele i pedagodzy, prawda, ze szkół rolniczych czy w ogóle ze szkół wiejskich. Czy to znaczy, że w tym projekcie rządowym będzie również oprócz, wiesz, takich miejsc edukacji, które ty prowadzisz, w ogóle przełożenie, żeby rozmawiać o takich rzeczach właśnie
za pośrednictwem, tak, czy włączając właśnie nauczycieli z terenów wiejskich albo tych, którzy pracują w szkołach rolniczych? Uniwersytety ludowe to jest edukacja dorosłych, czyli to jest edukacja osób dorosłych. My oczywiście robimy też edukację dzieci, ale to już nie nazywamy tego uniwersytetem ludowym. I w intencji tego programu wspierania uniwersytetów ludowych jest tworzenie też nowych uniwersytetów ludowych. I my na przykład troszkę chcemy się specjalizować dalej w tych ekologicznych uniwersytetach ludowych, ponieważ uważamy, że to jest temat bardzo ważny. I też cieszę się, że nam się udało jakby pokazać, że to rolnictwo jest ważną częścią tych uniwersytetów ludowych, bo na przykład te uniwersytety, które poznałam w Danii, one troszkę, można powiedzieć, 50 lat temu wyrzuciły to rolnictwo. I tam w zasadzie nie ma rolnictwa, a przez pierwsze 125 lat, bo mniej więcej tyle trwa historia uniwersytetów ludowych, rolnictwo zawsze było częścią. Także są różne. Ja jestem bardzo poruszona tym panelem. On jakby dla mnie osobiście najwięcej wniósł w tym spotkaniu, dlatego że jestem nauczycielem, więc jestem zachwycona przedszkolem w Brudnie, że tak można, sama pracuję projektami. Przykład entuzjasty Daniela, który od 3 lat, czyli mniej więcej tyle, ile ja jestem u siebie, a tyle już zrobił, a ja jeszcze jestem tyle w plecy, to jest dla mnie motywacja. Przykład pani, która pracuje w instytucji związanej z rolnictwem, a jednocześnie robi tak dużo rzeczy warsztatowych. Do was nie dotarłam z przyczyn logistycznych, natomiast poruszona też jestem tym, że jestem jakby członkiem, uczestniczę w tym ruchu permakulturowym, jakby użyczając zagrody. I to spotkanie dziś jest dla mnie wielką motywacją do pracy i daje mi dużo zapału do pracy, bo to wsparcie, o którym tu się tyle mówi, jest bardzo potrzebne, żeby działać dalej. W związku z tym mam pytanie, czy planowane są dalsze szkolenia objazdowe, permakulturowe po Polsce? To jest pytanie do... No do Bena i do Joasi. No tak, bo może Asiu, albo już zacząłem. Myślę, że tak, bo wydarzenie jest na tyle ciekawe i jest taki pozytywny feedback wydarzenia, że widzimy, że tak naprawdę te warsztaty w pewnym wymiarze to nabierają nawet taki jakiś wymiaru trochę jakiegoś takiego terapeutycznego, w tym sensie, że spotykamy się w grupie osób, które są przejęte sytuacją tak naprawdę, chciały i chcą działać, natomiast faktycznie, jeżeli żyją gdzieś w jakimś zakątku Polski, otoczeni sąsiadami, którzy palą plastikiem w piecach, wiecie, o co chodzi, nie? Czyli osobami, które nie mają tej wrażliwości, to czują się bardzo osamotnione i tracą czasem wiarę i nadzieję w ogóle w sens czegokolwiek. Więc kiedy się pojawiają na tych warsztatach, to widać, że to jest być może najważniejszy sens tych, najsilniejszy jakby sens tych warsztatów. Jakby to, co robili, ten punkt wyjścia, jaki był po prostu zorganizowanie dobrej edukacji alternatywnej, przedstawienie czegoś, jakiejś ciekawej oferty i propozycji w trosce o ziemię, o podnoszenie świadomości również, bo tutaj pracujemy, jestem z wykształcenia filozofem, więc bardzo i te etyczne zasady, które są zawarte w permakulturze, bardzo mi są dla mnie ciekawe i właśnie na nich właśnie stawiam ten akcent, bo tak naprawdę szukamy motywów, które nami powodują, żeby podjąć się czasem wymagających praktyk, bo chodzić, korzystać z toalety kompostującej, no jest w naszym systemie jest wygodniej spuszczać wodę, nie? A więc żeby podjąć się tej praktyki, musimy znaleźć sobie motyw jakiś i tu się otwiera pole do etyki, do rozważań nad szukaniem sensu i zachęcaniem. Więc taki był gdzieś punkt wyjścia, żeby mobilizować i próbować rozszerzać grono osób, które są wrażliwe, dawać argumenty ludziom, którzy później w kontakcie z innymi sąsiadami czy z rodziną może im brakować czasem w dyskusji, jak odpowiedzieć na przykład jakieś kpiny, drwiny i tak dalej z naszego trybu życia. A okazuje się, że tak naprawdę o wiele ciekawszym i mocniejszym efektem jest to, że spotkanie ludzi wywołuje taką atmosferę, że tak naprawdę to można byłoby się wycofać, że prowadzący i my organizatorzy tego wydarzenia jesteśmy potrzebni po to, żeby to zorganizować tak naprawdę,
i jakoś temu nadać, zaanimować, żeby to się zadziało. Natomiast to, co się dzieje pomiędzy ludźmi, jest najbardziej istotne. Nie? Więc pod tym względem myślę, że warto to kontynuować, więc będziemy to robić, chociaż przyznaję osobiście jakby z mojej strony, że jest to też bardzo intensywne i jeżeli mam jeździć, jeździmy cały czas, przez cały sezon po Polsce, to potem wracamy już zimą, kiedy już w ogrodzie wiatr zbiera liście. Nie? Częściowo Ben już odpowiedział na moje pytanie, a dotyczy, czy ono właśnie tych relacji przybyszy, którzy przychodzą, no, idą o permakultury, jakoś tam się osadzają i coś realizują, jak na to reaguje społeczność lokalna. I to się myślę, że bardzo chyba zmieniło, dlatego pytam, bo jeszcze 50 lat temu, ponieważ Polacy my jesteśmy ksenofobiczni, no nie ma co ukrywać, każdy obcy, każdy nowy, to tak spotykał się trochę z takim ostracyzmem i tak długo musiało minąć lat 10-15, zanim naprawdę tam osiadł i te jego dzieci zaczęły chodzić do szkoły z dziećmi lokalnymi i tak dalej. Ale teraz nawet w świetle tego, o czym Peter mówił, o tej samotności rolnika na wsi, być może to się zmieniło. Stąd moje pytanie, czy właśnie ci, którzy się osiedlają, jakoś nawiązują te stosunki ze społecznością lokalną, taką przerzedzoną? I drugie moje pytanie, ci, którzy te parę lat temu osiedli, czy oni w tym zostają, czy po iluś tam latach jednak, nie wiem, wracają do miasta, bo też im dzieci dorastają, sprawy się zmieniają, czy to jest trwałe? Czy to jest naprawdę permatrwałe? Dziękuję. W założeniu i dokładnie to powinno być trwałe, nie? Czyli takie permanentne. Natomiast jest naprawdę różnie i to zależy od konkretnego przypadku, z jakimi oczekiwaniami, z jaką wiedzą osoby wyjeżdżają na wieś, podejmując się tego ryzyka. Jest takie ciekawe gospodarstwo permakulturowe Farma Martynika, to jest niedaleko Legnicy i tam są organizowane kursy, bo to jest para, która wyprowadziła się z Warszawy, kupili tam gospodarstwo i tam realizują właśnie i rozwijają, bo oczywiście to jest proces, nie? To nie jest tak, że jesteśmy w stanie to zrobić i mieć gotowe wkrótce, nie? To jest pewna droga życiowa, więc rozwijają to i oni organizują takie warsztaty, jak przenieść się z miasta na wieś. I to są konkretne warsztaty, które pomagają ludziom i uświadamiają ludziom, z czym się mogą zetknąć, kiedy się znajdą na wsi. I oczywiście jest ostracyzm i to się zdarza. To zależy też od regionu Polski. Tam właśnie u Matiego i Marty dowiedziałem się, bo oni zamieszkali jako warszawiacy, pojechali na Dolny Śląsk i mówią, tam jest o tyle dobrze dla nas, że tam wszyscy są przyjezdni. I dzięki temu, że wszyscy są przyjezdni, to nie ma tam takiej silnej wspólnoty, właśnie takiej twardej wsi, która oczywiście też, to też ma swoje dobre strony, ale dla osób, które przyjadą z zewnątrz, jeszcze z pomysłami ekologicznymi, które nie do końca są rozumiane, może być bardzo trudne. Oczywiście też zależy od osób i na to mogliby odpowiadać już teraz chociażby Jola, która siedzi obok pani. Zagroda Ławeczki w Lanskoronie, radna gminy, tak? Więc też próbujesz, Jola, animować społeczność, więc nawiązywać kontakty, informować ludzi. Tam jest wiele różnych ciekawych pomysłów, jak rozwijać spółdzielnie przetwórców i tak dalej, i tak dalej. W każdym miejscu jest inaczej. Zależy to od entuzjazmu i energii gospodarzy. Problem jest taki, żeby i stąd widzę czasem, spotykam się też z takimi sytuacjami, że problem ludzi przerasta na wsi. Wyjeżdżają na wieś i okazuje się, że jest to po prostu, zderzają się tam z nieprzyjemnym, niedobrym przyjęciem, z trudem i tak dalej. Więc ludzie są cudowni, ludzie, mieszkańcy, ale włodarze jest różny. Tak, więc ten problem jest zróżnicowany. Ale te warsztaty i to, co robimy, informując o tym, że jest jakieś miejsce, że jest jakieś gospodarstwo, gdzie ktoś próbuje organizować ekologiczne działanie, bo zazwyczaj jest to związane z edukacją, z formą agroturystyki, czyli tego otwarcia na społeczność, bo to jest model takiego gospodarstwa z dochodem również zróżnicowanym. I więc proponuje zazwyczaj gospodarstwo różne działalności i w związku z tym jest też ten akcent wychodzenia w środowisko. Czasem warsztaty się odbywają, więc jest na przykład, więc jest też współpraca na poziomie nawet gmin i czy tam sołectwa, bo miałem warsztaty, gdzie użyczano nam sali strażaków,
albo świetlicy gospodyń wiejskich, więc wieś czasem jest przyjazna i nie mówi nie. To zależy od miejsca i od gospodarzy. Dziękuję. Mogę na sekundkę? Generalnie jestem w ogóle człowiekiem, który od 3 lat mieszka w tym miejscu, także mierzę się z tym problemem bardzo realnie obecnie. Tylko chciałem dodać taki jeden aspekt, który wydaje mi się, że jest istotny. To znaczy, wydaje mi się, że warto być otwartym na tego drugiego człowieka. Nawet jeżeli on, nie wiem, używa tego glifosadu, leje ten Roundup i tak dalej, jasne. Tylko mało osiągniemy, kiedy powiemy, ej, w ogóle stary, co ty robisz, to jest złe, ja ci powiem, jakby na tej przestrzeni wydaje mi się, że może powstawać po prostu najwięcej takich konfliktów. Na początku warto się zaprzyjaźnić, porozmawiać i dopiero potem jakąś swoją postawą próbować oddziaływać, ale to tak jak pani mówi, to jest proces, to nie jest nic takiego. Im bardziej często staramy się szarpać z jakimkolwiek fragmentem rzeczywistości, on stawia opór, bo jest zablokowany różnymi innymi, prawda, relacjami, w których jest, prawda, uwiązany, powiedzmy. To może poprosimy jeszcze ostatnie pytanie i... Ja mam pytanie, na które kolega Daniel, tak? Odpowiedział częściowo, w sumie chciałem skierować pytanie do ciebie. Bardzo się utożsamiam z twoją sytuacją, bo moim marzeniem jest założyć siedlisko permakulturowe. Mam ziemię i nie mam dużego doświadczenia. Moje pytanie jest następujące. Bo rozumiem, że miałeś wiele marzeń, wizji, ale jak zacząłeś żyć i konfrontować się z rzeczywistością wiejską, to doznałeś na pewno szoku. Chciałem się dowiedzieć, jakbyś mógł powiedzieć o rzeczach, które najbardziej cię szokowały i na które warto się przygotować w kontekście polskiej rzeczywistości. Bo też wspomniałeś o Richardzie Perkinsie, który jest moim bohaterem i on mówi właśnie o tym, żeby działać z perspektywy kontekstu. To bardzo bym chciał... Znaczy z perspektywy kontekstu, czyli... Kontekstu polski, rzeczywistości polskiej. Rozumiem, tak, w tym sensie. No... To naprawdę trudno mówić o czymś obiektywnie, bo wydaje mi się, że każda sytuacja jest inna i jakby każdy ma swój osobisty zasób umiejętności i cech i każda sytuacja jest inna, każda wieś jest inna, więc jakby trudno tutaj mówić o takich ogólnych rzeczach, ale ja mam trochę posunięte daleko takie sytuacje interpersonalne i dla mnie to nie jest trudno, żeby zaprzyjaźniać się szybko z fajnymi ludźmi. I jakby kwestia, wydaje mi się, że to jest kwestia takiego sensownej filtracji, że jakby no nie będę nigdy przyjacielem wszystkich ludzi, no po prostu nie da rady. I przede wszystkim warto też zdawać sobie sprawę, że dana lokalna społeczność jest uwarunkowana swoimi relacjami wewnętrznymi i jakby czasami nikt na nas nie za bardzo zwraca uwagi. Okej, pewnie ja jestem człowiekiem też z miasta, także takie sytuacje typu, że wiem, że pewnie o mnie gadają w tej wsi, trochę nie wiem do końca co, ale to jest... No właśnie, wydaje mi się, że warto rozpoznać teren, zaprzyjaźnić się, nie wiem, wiadomo, z sąsiadami. Mam na przykład taką super sytuację, no, że mam bardzo fajnego sąsiada, z którym bardzo się nawzajem wspieramy i bardzo sobie pomagamy. Jakby to jest bardzo łatwe, ale... Trudno by mi było powiedzieć jakby tak ogólnie, z czym można, jak jeżeli mówisz o szoku, to nie wiem, czy doznałem jakiegoś szoku, jakby, no, wiem, że nie jest lekko, nie, jakby na tej wsi, że jakby ludzie są różni, ale to czy w mieście, czy na wsi, jakby wieś ma swoje też po prostu jakieś określone specyfikacje. No, nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, próbuję coś znaleźć w głowie takiego, żeby taki powiedzieć takiego mądrego, ale kurde, nie mogę tego znaleźć, tak mocno, wiesz. Dziękuję. Jeszcze Peter, który w zasadzie przyjechał ze Szwajcarii, może się podzielić o temacie szoku. Mamy spostrzeżenie na szok. Wystarczy słuchać kilka utworów w Disco Polo. I dla mnie jest szokiem, jak się idzie na przykład na wesele, czy idziesz na wsi i po prostu to jest niby jedyna impreza, którą ludzie się spotykają. Ale muzyka jest ciągle takiej głośności, że jest niemożliwe rozmawiać ze sobą po prostu, że ludzie są na wspólnych imprezach, ale nie mogą rozmawiać. Bardzo dobrym tematem kończymy, szoku. Kasia, nie. I wesela. Właśnie nie demonizujmy polskiej wsi. Właśnie to jest bardzo zły kierunek myślenia. Myślę, że właśnie my powinniśmy być, bo przepraszam, naprawdę, proszę Państwa, dlatego, że to jest trochę tak, że
My jesteśmy tym elementem jednak obcym. My przychodzimy, kupujemy ziemię, wchodzimy w coś, co jest za stałe. Musimy rozumieć, jakby być w takim przygotowaniu do rozumienia, że będziemy spotykać tam bardzo różne typy ludzkie. To dokładnie tak, jakbyśmy zaczęli pracować w korporacji, w mediach, w ministerstwie, gdziekolwiek, czy nagle zaczęlibyśmy uczyć w nowej szkole. To jest dokładnie ta sama matryca. Musimy rozpoznać ludzi, stwierdzić, z którymi będziemy mogli się przyjaźnić, a z którymi się nigdy nie zaprzyjaźnimy. W związku z tym ja jestem bardzo przeciwna, żebyśmy my z takiej perspektywy miasta mówili, że to jest jakiś szok, albo że to jest jakaś straszna trudność. Oczywiście trudność może polegać na tym, że chcemy wnieść nowe wartości, że ciężko jest nam przeżyć na przykład to, że nie wiem, zwierzę jest gdzieś jakoś źle trzymane w jakimś gospodarstwie, ale tak jak powiedział właśnie Daniel, bardzo dobrze, nikt nie lubi być pouczany, nikt nie lubi, żeby na niego patrzeć z góry, a już zwłaszcza, jeżeli ktoś jest nowy i tak naprawdę będzie musiał współpracować, bo rolnicy są właśnie jeszcze tą grupą, która w miarę tych relacji sąsiedzkich stara się ze sobą współpracować, nawet jeżeli im jest bardzo ciężko. Więc my zmieńmy narrację i być może druga strona też tą narrację zmieni. Dziękuję. Dziękuję, Justyna. Bardzo mądre i wyśrodkowujące słowa o szoku. Ja wciąż chcę zakończyć tym, że ten szok jest dobry, bo to chodzi o ten szok niewiedzy, że jak wyjeżdżamy i wjeżdżamy w zasadzie na gospodarstwo i chcemy w ogóle o coś zapytać, to nie wiemy o co zapytać. I tym trochę akcentem chciałabym zakończyć i podziękować, odnosząc się do tego, dlaczego musimy mówić o edukacji z agroekologii, permakultury, rolnictwa i suwerenności żywnościowej w kontekście zmian klimatycznych, w kontekście sytuacji politycznej w tej chwili i różnych wyzwań, które są przed nami. I to jest dlatego, że ta wiedza o tym, jak uprawić naszą żywność, jest u podstaw każdego naszego dnia. Jeżeli my jej nie mamy, to mają ktoś inny, bo 3 razy dziennie spożywamy posiłek i 3 razy dziennie jesteśmy połączeni taką niteczką z kimś, kto tą żywność uprawiał. I ja bardzo lubię to powtarzać po takiej rolniczce z Indii, która mi to przekazała, że te 3 razy dziennie mamy relacje z kimś, o kim nawet nie wiemy, gdzie dokładnie jest, co robi. A my tutaj na Forum Suwerenności Żywnościowej pracujemy w kierunku modelu wymiany wiedzy, posiadania wiedzy i tworzenia społeczności wokół ekosystemów żywności, w których wiemy, od kogo jemy i wiemy, z jakiej ziemi jemy. I dlatego zachęcam każdego, żeby miał tą relację z kimś, kto uprawia żywność, z jakimś kawałeczkiem ziemi i z jakąś społecznością, z którą można się tą pysznością czy tą celebracją jedzenia dzielić. I dziękuję wszystkim za udział, uwagę i wymianę.